Nagrywanie jest, stream jest. Wszystko wygląda na to, że jesteśmy gotowi. Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, chcieliście, to macie. Jakub Dyjas, dzisiaj gościem, wyjątkowym gościem naszego live czatu. Godzina 20 wybiła zatem, Kubo. Dobry wieczór, witamy Cię bardzo gorąco. Dobry wieczór wszystkim. Jak forma, powiedz mi, w dobie tej okropnej pandemii? Jak twoje zdrowie, jak samopoczucie? W miarę okej. Wszystko w porządku. Jesteśmy zdrowi z małżonką, także na razie, póki co, wszystko jest okej. Forma jest w miarę też dobra. Trenuję ile mogę. Fizycznie, mentalnie. Niestety stołu nie mam w domu, także no tutaj akurat nad tym ubolewam, ale myślę, że niedługo wrócę i będzie wszystko okej. Kuba Dejas oczywiście jest naszym gościem w ramach akcji Lotto Superligi i totalizatora sportowego, właściciela marki Lotto. Mamy miliony sposobów na nudę i na pewno ta dłuższa wieczorna, niedzielna chwila, która nam upłynie, na pewno nuda nam nie grozi i nudno nie będzie. Trochę pytań Kuba internauci już zadali, ale tak jak zwykle to bywa. Podczas naszej transmisji możecie te pytania śmiało zadawać w komentarzach pod tą transmisją. Nie boimy się trudnych pytań. Kuba doskonale wie, że jak będzie jakieś trudne pytanie, może odpowiedzieć pomidor. Także jest już zaznajomiony z naszym regulaminem. No ale porozmawiajmy o tym, gdzie jesteś, no bo jesteś teraz w Niemczech. Ja liczyłem, że będziesz w Polsce, a tutaj taka niespodzianka. Tak, no jestem w Niemczech, tak jak mówię, razem z żoną. Jesteśmy w Niemczech, w Ochsenhausen. No i czekamy. Marta jest w 9. miesiącu ciąży, także czekamy na dziecko, na synka naszego. Także zdecydowaliśmy się przyjechać tu i tutaj będziemy rodzić. No to super. Ważne, żeby wszystko szczęśliwie się zakończyło. Już tak jak mówisz, jest bliżej niż dalej. No a skoro jesteś w Niemczech, jesteś w Ostenhausen, no to no dzisiaj gruchnęła wiadomość, że Maciej Kubik dołączył do Samuela Kulczyckiego i związał się kontraktem z twoim byłym klubem. Czy ty masz coś wspólnego z tymi kontraktami? Wspólnego nie mam nic, aczkolwiek no, rozmawiałem i z Samuelem, i z Maćkiem na ten temat. Także no, domyślałem się, że dostaną oferty, że będzie taka możliwość, że przyjdą do klubu, będą grali w klubie w Ochsenhausen. Myślę, że jest to dobry krok. Myślę, że jeżeli tak zdecydowali, to myślę, że byli świadomi tego i ta gra, myślę, że w pierwszej Bundeslidze nie jest teraz aż tak ciężka, jak było to paręnaście lat temu, kiedy ta Bundesliga była naprawdę na najwyższym poziomie w Europie. Teraz myślę, że ten poziom troszeczkę się obniżył ze względu na dużo młodych zawodników, którzy przyszli do różnych klubów i którzy starają się rozwijać i podnosić swój poziom, także myślę, że to nie jest zła decyzja. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, też, że jeszcze jeden rok zostaną, przynajmniej myślałem o Maćku bardziej, że zostanie w drugiej Bundeslidze, ale no, władze z Ochsenhausen podjęły taką decyzję i Maciek też podjął taką decyzję, że przejdzie do klubu z Ochsenhausen, także życzę i Maćkowi, i Samuelowi powodzenia, myślę, że sprawdzą się dobrze. Wiadomo, że z kolei w drugą stronę wędruje Kuba Dyjas, który opuszcza Ostenhausen, ale jakbyś miał podsumować, bo trochę sezonów spędziłeś właśnie w tym klubie i trenowałeś, i grałeś. Jaki to był czas dla ciebie? To był wyjątkowy czas tak naprawdę, bo podniosłem swój poziom sportowy i doświadczenie, które tutaj zdobyłem i generalnie taki całokształt, można powiedzieć, jako zawodnika, jako człowieka, wszedłem na totalnie inny poziom, mi się wydaje. I jestem tego świadomy,
że z zawodnika, który był gdzieś tam, można powiedzieć, że raczkował dopiero i starał się wbić na ten wyższy poziom, to teraz mogę powiedzieć, że jestem na światowym poziomie, gram na światowym poziomie tenisa stołowego, także z tego się bardzo cieszę. Nie mówię, że to już jest koniec, to jest szczyt moich marzeń, bo tak nie jest, ale jestem zadowolony z tego, jaką decyzję podjąłem tych parę lat temu i myślę, że jeżeli miałbym drugi raz dokładnie tą samą wybrać, podjąć decyzję, to zrobiłbym tak samo. No, z twojego też tonu można wywnioskować, że ty absolutnie nie spaliłeś mostów, także no, nie wiadomo, co życie w przyszłości jeszcze przyniesie. Tak, tak, tak. No, trzeba być gotowym na wszystkie, można powiedzieć, no, na wszystko, co się w życiu wydarzy, o tak. I ja staram się, jeżeli przechodzę z jakiegoś klubu do innego, to staram się robić to w sposób pokojowy i nie iść na noże, nie iść na wojnę z klubem. I za każdym razem, kiedy rozmawiam o tym z klubem, staram się po prostu być w takiej zgodzie, odejść w zgodzie, o tak. Ładnie, Kuba, zapowiedziałeś to, co się wydarzy o godzinie 20:30, bo nasi widzowie, nasi kibice muszą być też przygotowani na to, co się wydarzy o godzinie 20:30. A o godzinie 20:30 poleci do Was pierwsza niespodzianka od Kuby Dyjasa. Czy Ty, Kuba, możesz już zaprezentować? Pokazuję. Już pokazuję. Proszę. Podobały Wam się koszulki? Proszę bardzo. Oryginalna, takie świeżo wyprana. Świeżo wyprana z tego sezonu. Jest takie boom na koszulki, także myślę, że to jest fajna inicjatywa, fajny prezent. Także mam nadzieję, że ktoś będzie zadowolony. Tak, o godzinie 20:30 zadamy pytanie konkursowe i po prostu kto pierwszy odpowie na nie w komentarzu, no to zgarnie koszulkę, a pytanie nie będzie łatwe. Trochę z Kubą myśleliśmy nad tym pytaniem. No będziecie musieli trochę albo poszukać w internecie, albo no naradzić się z kimś naprawdę bardzo kompetentnym. Dobrze, Kuba, to o 20:30, a na razie mamy pierwsze pytania, mamy pierwsze pozdrowienia. Marek Gudzelak z Jarosławia pyta się, jaka różnica w treningach jest w Polsce, a w Niemczech? Pozdrawiam również pana Marka. Jaka jest różnica w Polsce, a w Niemczech? Generalnie ja z Polski wyjechałem w dosyć, no można powiedzieć, młodym wieku, no, miałem 17 lat. Także też nie trenowałem na tym, można powiedzieć, seniorskim poziomie w Polsce. Byłem bardziej jako junior i trenowałem w Gdańsku, w ośrodku w Gdańsku. I grałem z juniorami, również grałem z seniorami, ale ten trening, intensywność tego treningu była troszeczkę inna. Faktycznie graliśmy dwa razy dziennie po dwie godziny, ale kiedy przyjechałem do Niemiec, to ta intensywność była, godzinowo było tak samo, ale intensywność była znacznie większa i te elementy i taka ogólna praca nad fizycznością, nad rozumieniem tenisa stołowego, tu myślę, że to tu jest dosyć duża różnica i musiałem się tak naprawdę przez dwa miesiące dostosować do tych warunków, które panują w Ochsenhausen, do tego treningu, żeby móc się zaadoptować i żeby normalnie trenować i funkcjonować na co dzień. Także myślę, że generalnie ta intensywność i to zrozumienie, ta świadomość, to jest taka główna różnica między Polską, między treningiem w Polsce, a między treningiem w Niemczech. A jak to ma się na przykład do sztabu? Czy te sztaby się różnią liczebnością? Czy tam jest bardziej taki trening zindywidualizowany? Trudne słowo. Jak ma się to na przykład do jakichś odpraw wideo, takich, wiesz, ciekawostek? No, mamy XXI wiek, jak to wygląda? Kiedy ja przychodziłem, to było 7 lat temu dokładnie, także kiedy przychodziłem do Ochsenhausen, do akademii tak naprawdę, bo zostałem, można powiedzieć, wybrany z wielu innych młodych zawodników perspektywicznych, którzy mieli szansę dostać się do tego ośrodka.
to wtedy trenerów było trzech trenerów od treningu takiego technicznego, jeden trener od treningu fizycznego. I tak naprawdę było, co mnie zaskoczyło, to że było bardzo dużo takich konsultacji między trenerami, między rozmów między zawodnikami, spotkań i analizowaniu wielu, wielu rzeczy. I poprzez trening taki techniczny, taktyczny, poprzez rozmowy o treningu technicznym, taktycznym, ale także poprawie wszystkich rzeczy, żeby zawodnik, młody zawodnik miał świadomość tego, gdzie są jego słabe strony, co musi poprawić i nad czym musi pracować tak naprawdę. I tych spotkań było naprawdę bardzo dużo. I to była taka, myślę, główna też różnica, że to nie jest, ja sobie uświadomiłem, że to już nie jest taka zabawa, można powiedzieć, tylko że to jest bardziej praca i to, co robię na co dzień, to będzie się odbijało w przyszłości. Okej, mam nadzieję, że Marek jest zadowolony z odpowiedzi. Jeśli nie, to oczywiście możesz dopytać. No i oczywiście pytania, czy kontrakt na nowy sezon podpisany, do jakiego klubu zamierzasz iść? Spodziewałem się tego pytania. Na pewno wracam do Superligi. To mogę zdradzić. Wracam do Superligi. Do jakiego klubu nie mogę jeszcze zdradzić, ze względu na to, że po rozmowie z władzami klubu zdecydowaliśmy, że w momencie tej pandemii no nie jest to czas na to i poczekamy, aż wszystko się, można powiedzieć, unormuje i sytuacja wróci do takiej codzienności, i wtedy myślę, że będzie czas na ogłoszenie, do jakiego konkretnie klubu pójdę. Okej. Tak sobie myślę, że nazwisko Diaz było gorące na rynku transferowym. Czy ty miałeś jakieś oferty, powiedzmy, z Niemiec, z Francji, może z Rosji? Chyba Tak. musiało się dużo dziać. Tak, no faktycznie wiele klubów, wielu menadżerów, można powiedzieć, wielu trenerów pytało się, co robię w przyszłym sezonie, pytało się, czy jestem już gdzieś dogadany z jakimś klubem, czy jestem wolny na rynku, bo większość, szczególnie trenerzy i prezesi klubów z Bundesligi wiedzieli, że kiedy podpisuję kontrakt w Ochsenhausen, to podpisywałem go na 2 lata, także na 2 sezony, o tak. Także wiedzieli, że któryś z sezonów jest moim ostatnim, ale nie wiedzieli kiedy, o tak powiedzmy. Do tego się dopytywali, można powiedzieć, co roku, ale też i z Lotto Superligi i z Francji dostawałem propozycje z 2 bądź 3 klubów. Z Niemiec dostawałem propozycje z 4. Ale dostałem też propozycję z Japonii. Także to też takie było ciekawe, można powiedzieć, dla mnie odczucie, że się mną zainteresowali i takie, no miłe po prostu było to, że docenili to, że jestem do tej klasy zawodnikiem i że mam szansę grać. Chcieliby, żebym grał u nich w Japonii. No tak, no bo to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale też prestiż Liga Japońska. Nie chciałeś łączyć dwóch lig, japońskiej na przykład i polskiej? Nie, zdecydowanie nie, ponieważ no, ze względu na to, że ta liczba startów w kalendarzu jest no, ogromna i turnieje międzynarodowe, i mecze ligowe, i jeszcze w międzyczasie obozy kadry, także tego jest naprawdę bardzo dużo i szczególnie teraz też, że ten kalendarz się troszeczkę przesunie, to wydaje mi się, że granie w 2 ligach, jeżdżenie na turnieje międzynarodowe, branie udziału w konsultacjach kadry, w zgrupowaniach kadry narodowej, można powiedzieć, że nie byłoby mnie w domu wtedy w ogóle. Także wiedziałem, że na pewno w 2 ligach nie będę grał, o tak. Okej, wyczerpująca odpowiedź. Na resztę musicie, drodzy Państwo, jeszcze chwilę poczekać. Najważniejsze, że Kuba będzie grał w Polsce. Już teraz życzymy Ci wielu sukcesów, wielu wygranych meczów i po prostu zadowolenia z podjętej decyzji. I tak jak z Kubą ustaliliśmy, proszę nie drążyć tematu. Chwilkę naprawdę trzeba poczekać i wszystko już niedługo będzie jasne. Marcin Kuboszek, jak na imię będzie miał synek? Oj, tu jeszcze nie mogę zdradzić. Ustaliliśmy to z małżonką, że
Świat dowie się w odpowiednim momencie, czyli kiedy przyjdzie na świat nasz synek, także no zobaczymy. Zobaczymy, kiedy to będzie. Na razie nie możemy zdradzić, ale myślę, że już niedługo. Okej, okay, wiemy też, że będziesz mieszkał w Polsce, w Gdańsku. Zdradziłeś to dla Przeglądu Sportowego i tak się zastanawiam, czy bliżej Natalii Partyki, czy bliżej Daniela Guraka, czy może bliżej Patryka Chojnowskiego, czy może jeszcze szukasz miejscówki? Z tego co wiem, to Patryk ma wiele mieszkań, Natalia podejrzewam też, także ciężko mi powiedzieć, kogo bliżej dokładnie, ale nie, myślę, że najbliżej Daniel Górak, bo my będziemy mieszkali na ulicy Sodowa, to jest Śródmieście, także myślę, że on jest tam najbliżej tej okolicy. Okej. Okay. I treningi rozumiem w Gdańsku, w ośrodku, razem właśnie z Danielem, z Patrykiem. Tak, tak, tak. No już też rozmawiałem na ten temat z trenerem Dziubańskim i z trenerem Szafrankiem też. No rozmawiałem na ten temat i ten Dziubański też mówił, że myśli, że nie, jeżeli z Polskiego Związku Tenisa Stołowego nie będzie żadnych przeciwwskazań, co też będę musiał ustalić, to myślę, że będę trenował w ośrodku. To fajna sprawa, no bo zawsze taka właśnie osoba jak ty, no zawsze też podniesie ten poziom tego treningu. Jest naprawdę fajna szansa, żeby stworzyć coś naprawdę fajnego i takiego no, na wysokiej jakości. Mam nadzieję, ja również mam nadzieję, że ten trening będzie na odpowiednim poziomie. To, co ja tutaj się nauczyłem, będę starał się tak jakby no, przekazać i też juniorom, którzy trenują i młodszym zawodnikom, jeżeli będą chcieli, ale to jest też taka moja inicjatywa w głębi serca, gdzie chciałbym coś tam na pewno powiedzieć, przekazać im jakąś wiedzę, którą tutaj otrzymałem i którą tutaj czerpałem i myślę, że jeżeli będzie to dobrze funkcjonowało, to myślę, że ten trening będzie na odpowiednim poziomie i będzie dobry. Okej, okay. Łukasz Elwirski, czy w czasie, kiedy trenowałeś i mieszkałeś w Gdańsku, to grałeś w tenisa z chłopakami z klasy z gimnazjum i czemu tak często przegrywałeś? Pozdrawiamy mistrza. Łukasz Elwirski, no kolega z klasy, pamiętam, również pozdrawiam. Graliśmy, co tak, był stół w przejściu na korytarzu i pamiętam, że nie mieliśmy nigdy rakiet do tenisa stołowego, także wszyscy wyciągali telefony, ktoś tam znalazł jakąś piłkę i graliśmy w popularnego biegańca. Także no, zdarzało się, że odpadłem wcześniej, ale myślę, że to rzadko było, także, ale fajne pytanie. Pozdrawiam serdecznie. Ale zobacz, Łukasz, mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. Marcin Ściblak, jak wspominasz okres ośrodka w Gdańsku? No, również pozdrawiamy Marcina. Tak jest. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że tak naprawdę cała moja kariera, która jest związana z tenisem stołowym, miałem naprawdę duże szczęście, że w odpowiednim momencie przechodziłem z jednego miejsca w drugie, czyli na początku zaczynałem w Koszalinie, później przeszedłem w wieku 12 bądź 13 lat do Gdańska i później dopiero do ośrodka w Ochsenhausen. Także no, czas spędzony w Gdańsku no jest, no był naprawdę bardzo fajny, też wielu rzeczy się nauczyłem i jako zawodnik, bo tak naprawdę przychodziłem jako młody kadet, także no wielu rzeczy się nauczyłem, ale też no, miło wspominam wszystkich znajomych, kolegów, przyjaciół, także ten czas w Gdańsku naprawdę bardzo miło wspominam. Okej, okay. Piotrek Lautenbach dopytuje, jak uważasz, ile można spodziewać się meczów rozegranych przez Kulczyckiego i Kubika w Ostenhausen? Jaki ma być skład na przyszły sezon? No, ciężkie pytanie. Jak przewiduję? No, z tego co wiem, to wiadomo, że Simon Gauss i Hugo Calderano mają kontrakt na jeszcze przyszły sezon, czyli na pewno oni będą występowali w klubie w Ochsenhausen i będzie to Maciek i Samuel. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, klub będzie kogoś jeszcze chciał ściągnąć. Aczkolwiek myślę, że
jeżeli będzie to czterech zawodników, to myślę, że będą grali powiedzmy w co drugim meczu. W co drugim, może jeżeli będą grali na odpowiednim poziomie, to może nawet parę meczów z rzędów uda im się rozegrać. Także myślę, że ta liczba meczów może być dosyć duża, ale to jeżeli będzie czterech zawodników, jeżeli będzie pięciu zawodników, to może to być troszeczkę inaczej, bo sam dwa bądź trzy sezony grałem, kiedy było pięciu zawodników i wiem, że nie jest to łatwe i tak naprawdę do tej drużyny grającej, można powiedzieć, dostać się, przebić się przez trening i utrzymywać formę na wysokim poziomie cały czas nie jest łatwo i tak naprawdę każdy dostaje, który jest w odpowiedniej formie i w dobrej formie i na odpowiednim poziomie gra, to dostaje szansę w meczu i nieważne, często jest tak, że nieważne, czy gra się dobrze, czy się wygrywa, tylko bardziej, czy się dobrze czuje zawodnik, o tak. Okej. Okay. Mariusz Dudziński też dopytuje, czy powrót do Polski podyktowany jest tym, że wraz z żoną chcecie wrócić, czy była to tylko decyzja czysto sportowa? Trochę pośrednio już odpowiedziałeś na to pytanie. Tak, no to można powiedzieć, że na pewno to była z przewagą na decyzję sportową, tak bym powiedział, bo też nie ukrywam, że tutaj trwały dosyć rozmowy długo i trochę późno z klubem z Sachsenhausen. Także czekaliśmy na tą decyzję dosyć długo, ale tak naprawdę no, ze względu na to, że powiększa nam się rodzina, no to też była to jedna z wielu tak naprawdę przyczyn, przez którą tak jakby się, czy dzięki której się zdecydowaliśmy wrócić do Gdańska. Do Polski, wrócić do Polski, o tak. Ale to nie jest decyzja typowo przez powiększenie się rodziny, czy typowo przez decyzję sportową. Myślę, że to jest tak trochę po środku. Okej. Okay. Radosław Gielo, serdecznie pozdrawiamy, pyta. W Superlidze spędziłeś jak na razie jeden sezon. Od kogo dostałeś największą lekcję w Superlidze w latach 2012-2013? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Radosława. Największą lekcję. No, ciężko mi powiedzieć, bo tych lekcji było, myślę, że sporo w tamtym czasie. Pamiętam, że chyba z Vanjim, wtedy jak grałem, tak mi się wydaje, że jak grałem z Vanjim, to nigdy nie mogłem, nie radziłem sobie z jego stylem, o taki, i bardzo mi nie pasował w tamtym okresie i czy graliśmy, bo ja już wtedy wchodziłem tak naprawdę do kadry, czy na tych obozach, na konsultacjach w kadrze, czy jak graliśmy, to nie wiem, czy kiedykolwiek seta wygrałem, kiedy byłem w Polsce, kiedy grałem w Polsce w Toruniu, także no myślę, że taką największą lekcję to od Vanjiego dostałem. Okej. Okay. Rafał Janowicz. Kuba, ty szefie, wróćmy może trochę do początków i opowiedz, które etapy w czasie twojego całego rozwoju od najmłodszych lat do wieku seniorskiego według ciebie miały największe odbicie na twoich umiejętnościach. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję wyników sportowych i życiowych. No, dziękuję, pozdrawiamy Rafała również. Które z etapów? No, ciężkie pytanie też, ale po części chyba odpowiedziałem też wcześniej na to. Wydaje mi się, że kiedy zaczynałem w klubie w Koszalinie, jeździłem na kadrę wojewódzką, graliśmy, miałem dużo, dużo sparring partnerów, podnosiłem ten swój poziom cały czas, dopóki nie byłem, można powiedzieć, jednym z najlepszych zawodników w województwie i myślę, że to był, te etapy przychodziły dosyć tak przychodziły płynnie ze względu na to, że faktycznie kiedy. No, przepraszamy za problemy techniczne, ale wygląda na to, że jesteśmy znowu. Dobrze się słyszymy i dobrze się widzimy. Kuba mnie dobrze słyszy, bo przed chwilą rozmawialiśmy. Tak się żartowaliśmy, że to chwilę przed tym konkursem te serwery nie wytrzymały.
Za 3 minuty konkurs do wygrania koszulka Kuby Dyjasa. Także za chwileczkę, no za chwileczkę nie, bo to nie jest łatwe pytanie, tak jak już ustaliliśmy, ale za chwilę to pytanie zadamy. A ja w międzyczasie patrzę, czy pojawiły się jakieś pytania nowe. To może szybciutkie pytanie przed tym konkursem o sprzęt, bo takie pytanie padło w poście na Facebooku. Jakub Hazik, witaj Kuba, chciałbym zapytać, jakimi grasz okładzinami oraz jaką deską? Mogę pokazać od razu. Deska to są okładziny Donika, deska Donika. Deska nazywa się Donik Dejas Ultra Power. To jest moja deska, którą można powiedzieć, wywalczyłem sobie, uzyskałem tak naprawdę po Mistrzostwach Europy. Rozmawiałem z prezesem Donika i tak stwierdziliśmy, że może fajnie by było coś zrobić, co miałoby moje nazwisko i tak pomyśleliśmy o desce, czyli deska Donik Dejas Ultra Power, okładziny na forehandzie czarna okładzina Donik Blue Fire M1 i na backhandzie Donik Blue Storm Z1 Turbo. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie. No ale to Mniej więcej. zdradziłeś szczegóły. Ja myślę, Tak, że. dokładne szczegóły zdradziłem, także można wyszukać w internecie. Na pewno będą i okładziny, i deska. Myślę, że o tej desce jeszcze porozmawiamy, ale no wybiła 20:30, Kuba. Zatem pytanie konkursowe, drodzy. Ja już sobie je znajdę. Dobrze, my jesteśmy gotowi. 20:30 wybiła. Prosimy o uwagę. Pytanie konkursowe, w którym do wygrania jest koszulka meczowa oryginalna Kuby Dyjasa z ostatniego sezonu. Właśnie ją Kuba pokazuje. Podaj rok, w którym Jakub Dyjas odniósł pierwsze zwycięstwo w pierwszej Bundeslidze. I kto był jego singlowym rywalem? No, myślę, że to jest ciekawe pytanie. Myślę, że to jest ciekawe pytanie i nie jest takie. Nie będzie. Będziemy musieli trochę poczekać na odpowiedź. Kto pierwszy, ja tutaj mam podgląd, więc kto pierwszy odpowie w komentarzu pod naszą transmisją na to pytanie, do tej osoby leci koszulka. Podaj rok. Podaj pierwszego rywala, z którym Kuba Dyjas wygrał w pierwszej Bundeslidze. Także czas start. Życzymy Wam powodzenia, a my wracamy. Zaciekawiłeś mnie tą deską, no bo nie każdy zawodnik ma swoją taką deskę firmową. Jak wygląda praca przy takiej desce? Czy ty podajesz, co cię interesuje? Czy ona ma być twarda, miękka? Z czego ma być wykonana? Tak, no ja podaję generalnie to przy produkcji deski. Najważniejsze dla mnie to jest twardość deski i waga, tak naprawdę. To są dwie kluczowe rzeczy dla mnie i ja gram deską 95 gram i jest to deska dosyć twarda, która nie zawiera karbonu. Często mnóstwo zawodników gra deską z karbonem. Mi akurat to nie pasuje i gram bez karbonu i tak naprawdę potrzebuję troszeczkę cięższej deski do mojego stylu gry, bo gram dosyć agresywnie, także ten mój styl gry wymaga to dosyć mocnych uderzeń i ta cięż jeżeli deska jest trochę cięższa, to ułatwia bardzo tak jakby dawanie tej siły. Z tego co wiem, większość zawodników gra właśnie mniej więcej 85, maksymalnie do 90 gram, powiedzmy. Większość zawodników na światowym poziomie, także ja troszeczkę jestem ponad tą średnią, ale tak jak mówię, no, dla mnie najważniejsza jest waga i twardość tej deski. To są dwie takie kluczowe rzeczy, na które zwracam uwagę. I tyle.
A ty jesteś takim zawodnikiem, który lubi eksperymentować sprzętem, czy uznajesz, że lepsze jest wrogiem dobrego i przywiązujesz się do deski, do okładzin? Jak to z tobą wygląda? To zależy. To zależy. Miałem moment, kiedy dosyć sporo kombinowałem i eksperymentowałem. Miałem taki okres w swojej karierze. Myślę, że to było gdzieś 3-4 lata temu, ale to ze względu na to, że te piłki, które są teraz, mocno się zmieniały i każda okładzina reagowała inaczej na daną piłkę. Jak wiemy, że piłki są plastikowe, przepraszam, ale tak naprawdę waga piłki różni się trochę, kolor też, czyli ta twardość tej piłki też się troszeczkę różni. Także każda okładzina według mnie wymaga, każda okładzina wymaga tak jakby dopieszczenia do każdej piłki, do dokładnych parametrów, które potrzebuje dany zawodnik. Także ja miałem taki okres, kiedy bardzo dużo testowałem różnego rodzaju gum z różnym podkładem, z różną twardością, z różną grubością. Także no było tego naprawdę, naprawdę dużo, ale doszedłem do wniosku, że potrzebuję taki balans, żeby mi się grało dobrze i do jednych piłek, i do drugich. Jak wiemy, na turniejach teraz jest, na turniejach i w meczach ligowych każda drużyna wybiera piłki, którymi chce grać. Na turniejach międzynarodowych jest to piłka DHS, ale te piłki też często bardzo różnią się od siebie. I tak naprawdę i w kwalifikacjach, i w turniejach głównych też są różne piłki, mogę zdradzić. Także no, trzeba się do tego przygotować. I ja znalazłem taki sposób, znalazłem balans pomiędzy tym. I na razie w obecnej chwili nic nie zmieniam. Nie zamierzam nic zmieniać, ponieważ no, czuję się dobrze z tym sprzętem, którego używam teraz. Okej, mamy pierwsze odpowiedzi na pytanie konkursowe, a przypomnę, że pytanie brzmi: w którym roku i z kim Jakub Dyjas wygrał pierwszą grę singlową w pierwszej Bundeslidze? I mamy odpowiedź Alberta Świrty, 2015 rok Kiu Liang, Pudło, Michał Korycki, Kiu Dang, 2015 Pudło, Kuba Głaszewski, Kulej, Pudło. 2014 Markosz Freitas, Pudło, Wutran Le 2013, Pudło, Michał Bańkosz, Borna Kowacz 2015 i mamy pierwszego zwycięzcę. Brawo, Brawo. brawo, brawo Michał, brawo Michał. Michał Bańkosz wygrywa naszą zabawę. Jakub Dyjas pierwsze zwycięstwo odniósł w sezonie 2015-2016. Pokonał Chorwata Kowacza 3-0. I dzięki temu Michał Bańkosz będzie miał oryginalną, dedykowaną koszulkę Kuby Dyjasa. Myślę, że panowie dogadacie się jak. Kontaktujemy się ze sobą. Pozdrawiam Michała. Pozdrawiamy Michała. Pierwsze podejście i pierwsza dobra odpowiedź. Pozdrawiamy też Mieczysława Turczyna. Cześć, witaj. A my wracamy do pytań. Mamy te pytania, które pojawiały się gdzieś tam w tygodniu. Kazimierz Marszałek. Kuba, witaj. Chcę zapytać o największy sukces i porażkę w twojej dotychczasowej karierze sportowej. Największy sukces i porażkę. Myślę, że tak. No, największym sukcesem na pewno w dotychczasowej mojej karierze sportowej to były dwa medale na Mistrzostwach Europy, które zdobyłem w Budapeszcie. Brązowy medal w singlu i srebrny medal w deblu w parze z Danielem Górakiem, którego również pozdrawiam. To możliwe, że ogląda. I myślę, że takim najcenniejszym zwycięstwem to było chyba w drugiej rundzie zwycięstwo z Dimą Owczarowym. Z tego względu też, że on w tym czasie no, był tak naprawdę na takim topie światowym i grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Teraz wiadomo, dalej jest super zawodnikiem, ale myślę, że wtedy miał lepszy okres niż miał w ostatnim czasie.
I to było takie dosyć duże zaskoczenie dla większości. I ja też byłem zadowolony bardzo z tego meczu, także myślę, że to ta wygrana to taki mój największy sukces. A jeśli chodzi o przegraną, to według mnie to była mecz Ligi Mistrzów. Z Düsseldorfem graliśmy, pamiętam, półfinałowy mecz Ligi Mistrzów z Düsseldorfem w Düsseldorfie, kiedy przy stanie 1-1 grałem z Christianem Carsonem i przegrałem wtedy 3-0, ale naprawdę dostałem porządną lekcję, o tak powiedzmy. Dostałem porządną lekcję, nie czułem się dobrze w tym meczu. Christian Carson grał bardzo dobrze i bardzo szybko skończył się ten mecz. I to mnie trochę, dosyć długo to przeżywałem i bolało mnie to, że tak łatwo oddałem. Tak łatwo tak jakby przegrałem ten mecz i nie wykorzystałem szansy, kiedy chyba w pierwszym meczu nawet wygraliśmy ten pierwszy mecz, ale w tym dwumeczu po mojej przegranej przegraliśmy albo setami, albo już nie pamiętam, czy to był wynik punktowy. Okej, no to jedziemy dalej z pytaniami. Natalia Bąk. Hej Kuba, pozdrawiam małżonkę. W mediach społecznościowych można trafić na Dima Owczarowa, trenującego ze swoją żoną, kiedyś reprezentantką Szwecji. Zdarzało wam się z Martą wspólnie trenować? Tak, muszę odpowiedzieć szczerze, że tak. Pozdrawiamy Natalię wraz z Martą. Także tak, no mieliśmy taki moment, że byliśmy w Gdańsku i trochę zaczęliśmy się nudzić i stołu nie mieliśmy tam, ale mieliśmy tak naprawdę blat kuchenny, na którym rozłożyliśmy książki. To był mój pomysł, bo już ta, można powiedzieć, ten czas, który spędzaliśmy w domu i wdał się nam we znaki i musieliśmy coś innego robić i stwierdziliśmy, że może zagramy chwilę w tenisa. Okej, Radosław Gielo, kolejne pytanie. W sezonie 2013-2014 wygrałeś chyba wszystkie pojedynki i awansowałeś do pierwszej ligi z drużyną Schwalbe. Kiedy i od kogo dowiedziałeś się, że mimo bardzo dobrej gry jednak zostaniesz w drugiej lidze? Dobre pytanie. Dobre Aha. pytanie. Faktycznie wygrałem wtedy wszystkie pojedynki w drugiej lidze. Grałem na drugim stole, na pozycji trzeciej. To był moment, kiedy też stwierdziłem, że jednak potrzebuję jeszcze jednego roku, żeby grać na pierwszym stole w drugiej Bundeslidze, bo po prostu chciałem się sprawdzić, chciałem zobaczyć, ile tam meczów mogę wygrać i na jakim poziomie tak naprawdę jestem i czy jestem gotowy na tą pierwszą Bundesligę, bo w tamtym momencie nie byłem, szczerze mówiąc, nie byłem w 100% gotowy. I wtedy z ówczesnym menadżerem ośrodka i takim moim, można powiedzieć, dobrym znajomym, Danielem Sikrym, stwierdziliśmy, że może jeszcze jeden rok lepiej zagrać w tej drugiej Bundeslidze i wtedy wejść z taką pełną gotowością, 100% gotowym do tej pierwszej Bundesligi i walczyć z najlepszymi. Ale Radek Gielo, no pytania bardzo ciekawe. Podobnie było z Piotrem Chodorskim. Teraz kolejne pytanie. Też no, do łatwych nie należy. Tomasz Mika. Jakubie, jak oceniasz tenis stołowy niepełnosprawnych? O! Tenis stołowy niepełnosprawnych. Szczerze mówiąc, nie śledzę jakoś bardzo tenisa stołowego niepełnosprawnych. Ale myślę, no, ze względu na to, że wyniki, które osiągamy na świecie, w Europie i na świecie, mówię tu przede wszystkim o Natalii Partyce i Patryku Chojnowskim, którzy grają na naprawdę wysokim poziomie światowym i zdobywają medale, wygrywają Igrzyska Olimpijskie, zdobywają medale Igrzysk Olimpijskich, to myślę, że ten poziom jest na naprawdę wysokim poziomie. Ten poziom jest naprawdę wysoki, o tak. Ten poziom jest naprawdę wysoki i myślę,
że możemy być z tego dumni, naprawdę, jakich mamy zawodników w kategorii niepełnosprawnej. Okej, okay. Piotr Cesarz, kto jest dla Ciebie autorytetem? Chodzi oczywiście o tenis stołowy. Co sądzisz o grze Michaela Mayza? Mnie strasznie imponuje. I to wszystko. Czyli pytanie o Twojego tenisowego idola. Tenisowego idola. Tak. No to mogę zaskoczyć wszystkich, ale od samego początku nigdy nie miałem takiego tenisowego idola. Z tenisa stołowego. Nie, wiadomo, że od każdego starałem się podpatrzeć to, co najlepsze, ale nie byłem nigdy zachwycony jednym zawodnikiem, o tak powiem. Nigdy to nie był ani Timo Boll, ani Władimir Samsonow, ani Chińczycy Zhang Jike, Ma Long. Nie było takich zawodników, którymi się inspirowałem, na których się wzorowałem. Po prostu chciałem znaleźć swój styl gry i od każdego zawodnika, którego obserwowałem, którego oglądałem, to starałem się wziąć, co jest najlepsze, które rzeczy ma najlepsze. I myślę, że najwięcej, mogę powiedzieć, że najwięcej czasu oglądałem chyba Zhang Jike, ze względu na to, że podobał mi się po prostu styl gry, jaki prezentował w czasie, kiedy był najlepszy, kiedy zdobywał medale Igrzysk Olimpijskie, kiedy wygrywał Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata. I wtedy ten styl bardzo mi się podobał i taki był najbardziej zbliżony do gry, którą ja chciałem, którą chciałem prezentować. Także myślę, że tak jak mówię, typowego idola nie mam w tenisie stołowym, ale i nie miałem nigdy, ale wielu zawodników ze światowego topu podglądałem i wiele od nich brałem. Okej, okay. Maciek Helbin, dosyć ciekawe pytanie. Czy wiesz, kto będzie trenerem Ostenhausen? Kto będzie trenerem Ostenhausen? Tak. Szczerze mówiąc, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiadomo, informacja oficjalna jest taka, że Dima Mazunow odchodzi do innego klubu Bundesligi, do Ulm. Także nie słyszałem o żadnym innym trenerze, który miałby być w Ostenhausen w przyszłym sezonie. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy to będzie trener z Bundesligi, czy to totalnie ktoś inny, wyjęty z innej ligi, z innego państwa. Nie dam rady odpowiedzieć na to pytanie, o tak. Okay, mamy pozdrowienia od Daniela Guraka, czyli tak jak wspomniałeś, oglądamy. Daniel, też Cię pozdrawiamy i na pewno też bardzo będę chciał, żebyś był gościem tego live chata. Jurek Szczebak, a propos deski, warstwa zewnętrzna to koto czy limba? Jeszcze raz, jakie pytanie? Aha, czy deska. Chodzi pewnie o Twoją deskę. Warstwa zewnętrzna to koto czy limba? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Też aż tak nie zagłębiam się w nazewnictwo, w nomenklaturę, jaka warstwa zewnętrzna, jaką ma nazwę. Nie odpowiem na to pytanie też, bo nie wiem po prostu. Także co do deski odpowiedziałem tyle, ile wiedziałem. Jaką mam wiedzę na ten temat, także tyle. Panie Jurku, proszę o tą wiadomość na nasz profil Lotto Superligi. Sprawdzimy to i na pewno odeślemy. Sprawdzimy specyfikację i odeślemy panu odpowiedź. Tak, tak. Sam jestem ciekaw, ale to ale tobie, tak jak Kuba, też podeślemy odpowiedź. Sam sprawdzę, spokojnie. Okej. Okay. Marek Badowski, cześć Marku. Kuba, jakie znaczenie twoim zdaniem ma serwis w twojej grze? Jakbyś mógł to określić procentowo? Ile procent twoich największych sukcesów to dobry serwis? Pozdrawiamy Marka. Pozdrawiamy Banego. Tak spodziewałem się, że zada jakieś trudne pytanie. No, ze względu na to, że dużo pracowałem tak naprawdę nad serwisem tutaj w Ostenhausen i miałem też odpowiednich trenerów, którzy mnie uczyli. Takim głównym trenerem od serwisu jest tutaj Chińczyk Fu Yong, który ma naprawdę dysponuje bardzo dobrym serwem, także od niego wziąłem
Można powiedzieć, skopiowałem trochę ten serwis, ale faktycznie to procentuje i to jest taka moja bardzo silna strona w obecnym momencie mojej kariery. Także myślę, że procentowo wygrywam mniej więcej 65-70% w trakcie gry na swoim serwisie. Także jest to naprawdę, myślę, że sporo i widzę po. Kiedy podchodzę do stołu, że mnóstwo zawodników ma problem z odbiorem mojego serwu, z dobrym odbiorem mojego serwu i wtedy mam często inicjatywę i zdobywam po prostu mnóstwo punktów przy moim serwie. Także myślę, że około 65-70% z Markiem nie wiem, bo Marek dobrze odbiera mój serwis i często mówi, że jest nieprzepisowy, ale nie jest to prawdą. Ale no śmieję się, że tak wydaje mi się, że gdzieś 65-70% to jest taka odpowiedź. Wiesz, Kuba, no chętnie bym porozmawiał też o tym z Markiem Badowskim, tylko że on jakoś się nie kwapi do tego, żeby zagościć w naszym live czacie. Będzie trzeba nad Markiem trochę popracować i wtedy będziemy mogli porozmawiać o skuteczności serwisu Kuby Dejasa, Marka Badowskiego i całej Europy. Popracuję, ja go przekonam. Okej, okay. Pozdrawiamy Marka. Jakub Kozioł, jakimi okładzinami gra Kuba i czy gra swoją deską? No to już to pytanie tak, padło. Jakbyś mógł tylko powiedzieć szybciutko okładzinę? Donik Bluefire M1 na forehandzie i Donik Bluestorm Z1 Turbo na backhandzie. Deska Donik Dejas Ultra Power. Także... To tyle, jeśli chodzi o sprzęt. Andrzej Krawczyk, jak wspominasz lata walki z Kamilem Kilankiem jeszcze w zawodach wojewódzkich? O, świetne pytanie. Pozdrawiam pana Andrzeja ze Szczecinka. Jak wspominam lata walki z Kamilem Kiliankiem? No, też można powiedzieć, że w ciągu swojej kariery miałem mnóstwo takich, no może nie mnóstwo, ale miałem takich paru zawodników, z którymi nie przepadałem grać i którzy stawiali mi bardzo duży opór i ciężko mi było z nimi wygrać. I Kamil Kilianek był w tych najmłodszych latach, kiedy tak naprawdę zaczynałem w Koszalinie i później grałem na turniejach wojewódzkich, to z nim miałem największy problem, żeby go ograć w kategoriach juniorskich, w kategoriach kadetów. I w sumie w kategoriach kadetów to był młodzik kadet, także wtedy to faktycznie nie był to łatwy dla mnie przeciwnik, ale z czasem grałem coraz lepiej, mój poziom się podnosił i chyba były takie dwa turnieje, kiedy wyraźnie dosyć wygrałem i wtedy mogłem odetchnąć z ulgą, że chyba ten czas, kiedy już jest takim moim rywalem, z którym nie mogę sobie poradzić, już minął. No tutaj pan Andrzej jeszcze dopytuje, co sądzisz o tych właśnie twoich najwcześniejszych latach w Koszalinie, jak jeszcze tata jeździł z tobą po turniejach. No to faktycznie, no to tak naprawdę dzięki mojemu tacie, no gram w tenisa stołowego i wiele mu zawdzięczam, że tak naprawdę tą drogę, którą przebyłem, to dzięki moim rodzicom. I dzięki mojej żonie również, bo także mnie wspierała, to jest tak naprawdę no, trzy kluczowe osoby w moim życiu, które pokierowały moją karierą, można powiedzieć. I te turnieje, te wyjazdy, kiedy grałem w Koszalinie, kiedy jeździliśmy na Mistrzostwa Województwa, na turnieje wojewódzkie, na Otekin, bo wtedy to jeszcze były ogólnopolskie turnieje kwalifikacyjne. Czy klasyfikacyjne i to fajny czas był, naprawdę fajny czas, wiele, byłem dzieckiem, także no starałem się robić to co lubię i to co kocham i robić to jak najlepiej, także no fajny czas i zawsze będę go pamiętał. Grzegorz Klonowski, co jest twoją największą słabością? O, dobre pytanie, co jest moją największą słabością? Największą słabością. Myślę, że słodycze. Myślę, że słodycze teraz.
Tak mi się wydaje, bo uwielbiam ich słodycze, uwielbiam ciasta, uwielbiam czekolady, także myślę, że to jest taka moja słabość, której nie mogę przełamać i zawsze tam zdarza mi się sięgnąć po coś słodkiego, kiedy mam na to ochotę. Jurek Szczebak, czy gra z najlepszymi Chińczykami to rzeczywiście inna jakość? Jak daleko jeszcze do nich? Dobre pytanie również. Kurde, trudne te pytania są. Trudne te pytania są. Jeśli chodzi o Chińczyków, zależy w dzisiejszych czasach, zależy od poziomu tak naprawdę danego zawodnika z Chin, bo jeśli chodzi o tych z czołówki, Ma Long, Fan Zhendong, Su Xin, Liang Jingkun, Lingao Yuan, to ta jakość jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ale to nie jest też tak, że nie można z nimi punktów wygrać i kiedy się podchodzi do stołu, to jest się już od razu na straconej pozycji. Także faktem jest to, że faktycznie te okładziny, które mają, szczególnie na stronie forehandowej teraz, chociaż już też na stronie backhandowej, chińskie okładziny różnią się od tych europejskich i piłka leci troszeczkę w inny sposób. I trzeba się do tego przyzwyczaić i zaadoptować jak najszybciej. Ale jeśli chodzi. I to jest trudne, tak. To jest trudne, to mogę śmiało powiedzieć, bo jeszcze tak naprawdę z niewieloma Chińczykami wygrałem w swoim życiu. Ale jeśli chodzi o tych na poziomie niższym, tak jak grałem z Xu Efejem, z Wang Chukinem, mogę też powiedzieć. Z Fang Bo, z Jananem akurat nie grałem, ale myślę, że o tych zawodnikach to myślę, że ta jakość jest troszeczkę niższa i nie ma aż takiej dużej różnicy w grze między zawodnikami z Europy a nimi. Jeśli chodzi o zawodników na tym takim naprawdę topie światowym, to trochę jest jeszcze różnica, aczkolwiek gonimy. Zawodnicy z Europy gonią. Tak mi się wydaje, że poziomem i taktyką i takim ogólnym rozegraniem techniczno-taktycznym, fizycznością, to gonimy tych Chińczyków i mam nadzieję, że kiedyś ich przegonimy. Okej, okay. Kolejne pytanie od Radosława Gielo. Wspomniałeś o największych sukcesach, medalach Mistrzostw Europy oraz deblu z Danielem Górakiem. Kiedy znów zagrasz z Polakiem w grze podwójnej i kto nim będzie? O, pan Radosław ma dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Tak, no z Danielem miałem super kontakt tak naprawdę, kiedy graliśmy razem w parze na turniejach międzynarodowych i na Mistrzostwach Polski również. Byliśmy bardzo zgrani i bardzo dobrze współpracowaliśmy przy stole. Razem i się rozumieliśmy doskonale, także myślę, że Daniel to jest taki zawodnik, z którym złapałem najlepszy kontakt, najlepszą chemię miałem z nim przy stole, także kto wie, może jeszcze kiedyś zagramy razem, zobaczymy. Na ten moment no, gram z Cedriciem Nuitikiem z Belgii, który jest no, bardzo dobrym również zawodnikiem. Bardzo dobrze w ostatnim czasie graliśmy na turniejach międzynarodowych i dochodziliśmy przeważnie do ćwierćfinałów, półfinałów tych turniejów. Także na razie gram z zawodnikiem z Belgii. Kiedy będzie to zawodnik z Polski, tego nie wiem. Nie mogę na razie nic powiedzieć. I kto to będzie. Były próby, graliśmy i z Markiem Baddowskim i z Maćkiem Kubikiem, próbowaliśmy swoich sił w deblu, aczkolwiek no nie były to, nie skończyło się na jakichś spektakularnych wynikach, także na ten moment myślę, że na razie jeszcze będę tworzył parę z Cedriciem Nuitikiem i trochę jeszcze pogramy na tych turniejach międzynarodowych i mam nadzieję też na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Okej, no skoro coś dobrze funkcjonuje, to też nie ma sensu tego zmieniać, a widać, że no, ten polsko-belgijski duet no, świetnie się rozumie i są też to, co wspomniałeś, są też wyniki przy stole, bo to zawsze były fajne takie dla oka batalie w tych turniejach międzynarodowych. Tak, dokładnie.
Dokładnie. Kamil Matusiewicz, czy grałeś kiedyś z Mejzem albo Kreangą? Pozdrawiam. Czy grałem z Mejzem i z, albo z Krangą? Z Michaelem Mejzem nigdy nie grałem. Nie przypominam sobie. I z Krangą chyba też nie. Z Krangą możliwe, że raz w życiu trenowałem, kiedy przyjechał do Ochsenhausen. Chyba raz trenowaliśmy razem, ale takiego meczu na arenie międzynarodowej bądź ligowego to niestety nigdy nie udało mi się z nimi zagrać. Nie miałem przyjemności, tak. Okej, okay. Daniel Górak, czy uważasz, że tenis ziemny miał wpływ na twój backhand w pinglu? A jeśli tak, to na kim się wzorowałeś? Pozdrawiamy górę. Tak dobrze o nim mówię, on mi takie pytanie zadaje. No, góra, co to ma być? Możesz Tenis ziemny. użyć pomidora legendarnego. Pomidora. Nie, mogę odpowiedzieć na to pytanie. Mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak już mówiłem wcześniej, zaczynałem od tenisa ziemnego. Kiedy miałem 4-5 lat, to tata zawsze zabierał mnie na korty tenisowe. Sam grał, także generalnie zawsze mi się podobało na tych kortach i lubiłem oglądać tenisa ziemnego i sam trzymałem dosyć szybko rakietę i starałem się odbijać. I jakoś tak zacząłem grać 2 lata w sumie, tak trochę można powiedzieć, że trenowałem, ale bardziej byłem samoukiem, nie miałem nigdy typowego trenera, ale gdzieś faktycznie miałem smykałkę, można powiedzieć, do tego i mnóstwo osób mówiło, że mam takie fajne, naturalne ruchy i to być może to się przełożyło też na tenis stołowy, że gdzieś te ruchy z tenisa ziemnego pozwoliły mi, tak jak Daniel tutaj napisał, że ułatwiło mi grę moim backhandem, o tak powiedzmy, że mogło mieć to wpływ. Nie wiem, czy to tak było, ale na pewno tenis ziemny to też taki pierwszy sport, z którym miałem do czynienia i który, tak jak mówię, no, bardzo lubię. Do tej pory uwielbiam grać, niestety nie mam za wiele na to czasu. Ale i oglądać, i grać bardzo lubię. Także na pewno stanowił kluczową rolę w mojej karierze tenisowej, tenisa stołowego również. No to teraz będziesz miał też trudne pytanie od Kasi Świrczyk. Jedzonko przygotowane przez Martę czy deserki lodowe w Rino? Pozdrawiam Was serdecznie. Oj, Kasia, pozdrawiam myśliwkę również. Nie, no wiadomo, że jedzenie przygotowane przez Martę. Tutaj nie ma co porównywać w ogóle. No dobrze, to teraz trudniejsze pytania. Piotrek Ciszak, ja to pytanie już widziałem ostatnio podczas czatu z Piotrem Chodorskim. Przepraszam, że go nie zadałem, ale też czas nas gonił. Zadam je teraz Kubie. Co zrobić, aby tenis stołowy był bardziej medialny? O, świetne pytanie. Co zrobić, żeby był bardziej medialny? Myślę, że według mnie ingerencja i zawodników, i światowej organizacji powinna być trochę większa w tych mediach społecznościowych. Tak jak ja już wcześniej poza anteną trochę mogę powiedzieć, że mówiliśmy w tym temacie, że tak naprawdę ja się wstrzymywałem z publikowaniem wielu informacji i takim byciu aktywnym w tych mediach społecznościowych, ale zauważyłem, że jest to potrzebne i zmieniłem podejście do tego i myślę, że wielu zawodników powinno rozwijać tak jakby się w tym kierunku i powinno dążyć do tego, żeby ten profil zawodnika, ten wizerunek swój był jak najlepszy i najbardziej medialny. Przez co może się okazać, że wielu sponsorów, wiele osób mogłoby się zainteresować tenisem stołowym i może wtedy stałby się bardziej taki rozpoznawalny nasz sport tak naprawdę, bo nie ukrywajmy, jest to dyscyplina dalej trochę niszowa. Nie możemy się porównywać do tenisa ziemnego czy do piłki nożnej, także dalej jesteśmy gdzieś troszeczkę z tyłu, ale myślę, że ingerencja i Światowej Organizacji ITTF-u i samych zawodników powinna być większa i iść trochę
trochę bardziej w kierunku tego, co się dzieje w tenisie ziemnym, według mnie, bo to jest bardziej sport indywidualny i bardziej zbliżony do naszego. Także według mnie, no, taką bym udzielił odpowiedź. O tak. Przy okazji zachęcamy i zapraszamy do polubienia fanpage'a właśnie Kuby Dejasa na Facebooku. Kuba też jest na Instagramie. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, na Instagramie zobaczyć. Na przykład no, ja zobaczyłem wczoraj albo przedwczoraj taką poranną pogawędkę z Simonem Kauzem chyba bodajże. Także tam jest u Kuby naprawdę dużo tego świadka tenisa stołowego, wiele ciekawostek. Zachęcamy i zapraszamy do followowania, polubienia i do łapek w górę, czego tylko zapragniecie, naprawdę warto. A my jedziemy dalej. Natalia Bąk, a co jest najtrudniejsze i jednocześnie kluczowe, żeby osiągać sukces w tenisie stołowym? Najtrudniejsze i kluczowe. Według mnie znalezienie takiego odpowiedniego balansu pomiędzy i życiem prywatnym, i życiem sportowym, i taką codziennością, codzienną pracą i takie odpowiedniej organizacji i odpowiedniego nastawienia, mogę powiedzieć, do wszystkich tych sfer, które są najbardziej potrzebne do osiągania sukcesu. Także myślę, że taki, według mnie, ja staram się do tego dążyć, żeby wszędzie, w każdej dziedzinie życia był odpowiedni balans i odpowiednie, żebym odpowiednio dużo czasu poświęcał na każdą z poszczególnych rzeczy. I jeżeli się znajdzie ten balans, to myślę, że wtedy łatwiej można sięgnąć po ten sukces. Okej, no trudne pytania masz, powiem ci szczerze. Grzegorz Klonowski, co zrobiłeś, z czego jesteś najbardziej dumny w swoim życiu? Co zrobiłem i z czego jestem najbardziej dumny? No najbardziej dumny, mam nadzieję, że będę już niedługo. Nie, no tak szczerze mówiąc, no trudne pytanie, ale no myślę, że tak naprawdę muszę tutaj powiedzieć o mojej żonie, bo to, że ją poznałem i to, w jaki sposób ona mnie wspiera na co dzień i w trudnych chwilach, i w trudnych momentach, ale kiedy też jest dobrze i jaki kontakt mamy ze sobą, jak tak naprawdę rozmawiamy, jak się poznawaliśmy i jaki teraz mamy kontakt ze sobą, to myślę, że jestem dumny z tego, jaką relację stworzyliśmy razem i z tego jestem najbardziej dumny. O tak mogę powiedzieć. Ja pamiętam twoją żonę podczas Mistrzostw Polski, szczególnie bodajże to było nie w Białymstoku, tylko wcześniej, to były Gliwice, jak biegała z twojego boksu jako coach do Natalii Partyki. To stąd można na przykład Martę kojarzyć, bo Marta często zasiada w boksie, czy coachuje Kubie, czy chociażby Natalii Partyce. Tak. Trzy razy bądź cztery razy na czterech mistrzostwach Polski, na których grałem, to Marta zawsze zasiadała na krześle trenera i dwukrotnie udało mi się zwyciężyć. Także tak jak mówię, no wspiera mnie kiedy tylko może i za to jestem jej bardzo wdzięczny i myślę, że z tego jestem naprawdę dumny, że udało nam się stworzyć to, co jest teraz. Okej, to czasami Marta jest bardziej zabiegana niż niektórzy zawodnicy podczas Mistrzostw Polski, ale najważniejsze, że są medale i są sukcesy. Dokładnie. Jedziemy dalej. Tomasz Wiśniewski, jak wspominasz spędzanie wolnego czasu w czasach treningu w Gdańsku? Czy bliskość Sopotu od ośrodka pozytywnie wpłynęła na twoją karierę? Pomidor! Bardzo dobrze, jest wykorzystany pomidor, wpłynęła bardzo dobrze. Kuba jest najlepszym aktualnie polskim tenisistą stołowym, olimpijczykiem, medalistą Mistrzostw Europy, także wpłynęła bardzo dobrze, a najlepsze jeszcze mamy nadzieję, że przed Kubą
Biały pies, nauczenie się jakiej techniki sprawiło ci najwięcej trudności? Czy w swojej karierze spotkałeś się kiedyś z tak zwanym szklanym sufitem, blokadą, trudnością, która bardzo ciężko pokonać? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Szczerze mówiąc, generalnie zawsze miałem łatwość rozumienia i nabywania różnych technik przez różnych trenerów. Jeśli zostało mi to wytłumaczone w dobry sposób, w odpowiedni sposób, to miałem taką łatwość, że nie musiałem poświęcać, nie wiem, powiedzmy pół roku, 3 miesięcy. Tylko stosunkowo szybko, w ciągu, nie wiem, 2 tygodni do miesiąca potrafiłem nabyć jakąś umiejętność i myślę, że to mi przychodziło dosyć szybko i nie miałem jeszcze problemu konkretnie, nie byłem skupiony na konkretnie jednej rzeczy, z którą miałem ogromny problem i którą musiałbym codziennie, nad którą musiałbym codziennie pracować i przez jakiś tam dłuższy okres czasu, żeby tą umiejętność posiąść, o tak powiedzmy. Ale myślę, że no i teraz jest też taki okres, kiedy cały czas ta gra się zmienia, cały czas trzeba udoskonalać swoją technikę, swoją taktykę, fizyczność, cały czas trzeba nad czymś pracować, żeby albo być na tym poziomie, na którym się jest, albo skoczyć wyżej. Bo jeżeli się nie będzie nic robiło, i wychodziło z założenia, że z tymi umiejętnościami, które już mam, to mi wystarczy, żebym był, powiedzmy, nie wiem, w setce, w 200, w 50 na świecie, to jest, myślę, że błędne myślenie, bo cały czas trzeba nad czymś pracować. Chyba Rafael Nadal w swojej książce też mówił o tym, że trzeba mniej więcej w ciągu sezonu poprawić 8% zawsze swoje umiejętności, żeby zostać na tym samym poziomie. I myślę, że trochę prawdy w tym jest. I według mnie, no, tak jak mówię, no, nie spotkałem się jeszcze z takim momentem, żebym nie mógł przez coś przejść, o tak. Okej, to zostajemy w tajnikach treningowych, bo Marcin Marczak pyta, czy jest możliwe osiągnięcie sukcesów na arenie międzynarodowej bez pracy z trenerem mentalnym? Pozdrawiam mojego pierwszego trenera, Marcina. Czy jest możliwe osiągnięcie sukcesów na arenie międzynarodowej bez pracy z trenerem mentalnym? No, wcześniej, jakieś 4-5 lat temu, myślę, żebym odpowiedział twierdząco, że jest to możliwe, ale w obecnym czasie myślę, że nie. Nie jest to możliwe ze względu na to, że sam współpracuję z psychologiem, z moim dobrym kolegą, z Kamilem Tomaszukiem, który jest psychologiem sportowym i już od ponad 2 lat tak naprawdę współpracujemy ze sobą. I zauważyłem po sobie, że ten trening mentalny, ten czas, który spędzamy na analizy, jest bardzo potrzebny w tym, jak trenuję, jak przygotowuję się do meczu, jak później te mecze wyglądają, i myślę, że ten trening jest niezbędny w obecnych czasach. Okej, tutaj też dopytuje pani Maja Krzewicka-Garbino. Ostatnio na twoim profilu podzieliłeś się informacją o współpracy z psychologiem. Często zwraca się uwagę wyłącznie na przygotowanie fizyczne i techniczne, pomijając kwestie mentalne. Jak ta współpraca wpłynęła na twój rozwój sportowy i jak ta kwestia postrzegana jest w światowym tenisie stołowym? No, czyli zostaje pytanie o to, jak to jest postrzegane, no bo na przykład u żużlowców było, no długo było to tematem tabu, u piłkarzy podobnie, a jak jest w tym światku tenisa stołowego, jak postrzegana jest praca zawodnika z psychologiem sportowym? Szczerze mówiąc, na arenie tej międzynarodowej i na arenie światowej i europejskiej, to jest coraz większe zainteresowanie i coraz więcej czasu poświęca się na tą pracę z trenerem mentalnym, z osobą od przygotowania mentalnego.
I jest to, to nie jest już temat tabu, tak naprawdę, tylko niewiele osób chce się dzielić tymi odczuciami, które poprzez, myślę, że głównie rozmowę, które mają w sobie, nie chcą zdradzać po prostu sekretów, bo niektóre rzeczy mogą im pomagać w wygrywaniu. Dlatego według mnie no to jest dosyć zrozumiałe, że wiadomo, że jeżeli ktoś odczuwa jakieś, nie wiem, pozytywne rzeczy, jakieś pozytywne informacje, które dostaje, które mu pomagają w zdobywaniu, w osiąganiu celu, w zdobywaniu sukcesu, to normalne to jest, że oni nie chcą się dzielić tym. Także to nie jest temat tabu, ale nie jest też tak, że są te informacje przekazywane, każdy podchodzi do każdego i mówi, co ostatnio robił w treningu mentalnym, o tak powiedzmy. Okej. Okay. Renata Krawczyk, ile czasu poświęcasz na trening ogólnorozwojowy w tygodniu? W tygodniu? Łatwiej mi będzie powiedzieć dziennie. No to proszę. Bo tak naprawdę po każdym rannym treningu poświęcam, tak powiedzmy, między od 45 do minut do godziny treningu fizycznego i wieczorem również, tak powiedzmy, pół godziny do 40 minut. Zawsze też jest ten trening fizyczny, staram się wrzucić w mój taki plan dzienny, można powiedzieć. Także około półtorej godziny, od godziny do półtorej, tak powiedzmy półtorej godziny, o tak, półtorej godziny dziennie, no to razy 5, no to mamy 6,5 godziny. Okej, okay. Wojtek Chrząszcz z 500.pl, pozdrawiamy serdecznie. Nad którym elementem technicznym lub fizycznym najbardziej lubisz pracować? Nad którym elementem technicznym lub fizycznym? Nad elementem technicznym no to jest to zdecydowanie, to jest atak tak naprawdę. Atak z obu stron to jest takie moje ulubione ćwiczenie, które gram, które wykonuję, które nie sprawia mi tak naprawdę większych trudności. Także może to być atak z całego stołu, atak z konkretnego, z 3/4 stołu, z jednej połówki. Generalnie wszystko, co jest związane z atakiem, to w tym czuję się dosyć dobrze i dosyć pewnie. I na tym opiera się też moja gra, bo kiedy dochodzi do akcji i jestem aktywny, przejmuję inicjatywę, to większość punktów zdobywam. Okej, okay, Paweł Walczak. Cześć Kuba. Czy Kubik i Kulczycki poradzą sobie w Ostenhausen i przebiją się do pierwszej drużyny? I czy są w stanie w ciągu 2 lat być najlepszym deblem w Europie? Pozdrawiamy pana Pawła. Tak jest. Myślę, że Maciek i Samuel poradzą sobie w drużynie w Ochsenhausen z tego względu, tak jak mówiłem już wcześniej, że jest w każdym klubie jest coraz więcej młodych zawodników, coraz więcej, można powiedzieć, stawia się na te talenty, które przychodzą do różnych klubów i które starają się rozwijać i myślę, że też ten poziom, który teraz będzie, nie chcę mówić, że on nie będzie dobry, nie będzie wysoki, bo na pewno będzie, ale większa liczba tych młodych zawodników na pewno pozwoli Maćkowi i Samuelowi na większą rywalizację i na większą walkę. Według mnie no, zdecydowanie większe problemy mogą mieć z zawodnikami bardziej doświadczonymi, z którymi by musieli no, stawać czoła, tak powiedzmy. Nie? Także według mnie myślę, że sobie poradzą, jeśli chodzi o poziom sportowy, jeśli chodzi o mentalność, no to i o presję, która będzie na nich ciążyła w jakichś istotnych, decydujących momentach, ważnych grach, to ciężko mi powiedzieć na ten temat, bo też nie wiem, jak oni pracują i mentalnie i o czym myślą na treningu i co myślą w grze. Ale myślę, że po pewnym czasie grania w Bundeslidze myślę, że dadzą radę. Że dadzą radę i że nie jest to powiedzmy coś, co będzie wymagało 3, 4, 5 lat treningu, obycia się, doświadczenia.
w tej lidze, żeby zaczęli walczyć. Myślę, że przyjdzie to na pewno dużo szybciej. A czy są w stanie w ciągu 2 lat być najlepszym deblem w Europie? Tego nie wiem. Grają na pewno na bardzo dobrym poziomie, ale czy to będzie tak stabilne i czy będą w stanie rywalizować z najlepszymi w Europie, to myślę, że 2 lata to jest troszeczkę za krótki okres. Myślę, że to ta gra deblowa, to zgranie ich i podniesienie umiejętności na arenie europejskiej, myślę, że troszeczkę dłużej będą potrzebowali czasu na to. Troszkę więcej, tak. Okej. Okay. Magdalena Czerwińska, tytuły mistrzowskie już są, a kiedy tytuł magistra? Pozdrawiamy Magdę. No nie boimy się trudnych pytań. Tytuły mistrzowskie już są, a kiedy tytuł magistra? Do tytułu magistra trzeba poczekać. No, na razie mogę zdradzić, że studiuję na uczelni w wyższej szkole, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie. Jest to uczelnia w Warszawie. Studiuję zaocznie i jestem. Kończę pierwszy rok, będę na drugim roku, także jeszcze do tego tytułu magistra też trochę muszę poczekać i trochę jeszcze się pouczyć, ale mam nadzieję, że niedługo będzie. Trzymamy kciuki. Dwa pytania o serwis. Piotr Ferenc. Wspomniałeś, że dużo pracowałeś nad serwisem. Powiedz proszę, ile czasu tygodniowo na niego poświęciłeś, a ile obecnie? I co twoim zdaniem jest kluczowe, aby poprawić jakość i ilość rotacji w serwisie? Ile czasu tygodniowo na niego poświęcałem? Na pewno starałem się trenować co drugi dzień, powiedzmy. Byłem zawsze na treningu serwisu i mniej więcej pół godziny, 40 minut przeznaczałem na ten trening. I ten trening serwisu starałem się poprawić rzeczy, które wcześniej omawiałem tak jakby z trenerem bądź z wieloma trenerami i starałem się pozyskiwać informacje od nich i po prostu skupiać się nad tym, co w danym serwisie jest mi potrzebne, bo to nie jest tak, że w każdym serwisie potrzebuję tego samego. W różnych serwach, w jednym serwie większe znaczenie ma dla mnie jakość, w innym serwie zaskoczenie przeciwnika, czy będzie to serwis krótki, czy długi. A jeszcze w innym, powiedzmy, zmiana rotacji, szybkość wykonania serwisu i przejścia do pozycji gotowości. Także w każdym serwie zwracałem uwagę na coś, na co innego i tak jak mówię, co drugi dzień, powiedzmy, no, 40 minut, do 40 minut poświęcałem na ten serwis. I myślę, że to była taka, no, wystarczająca liczba przez, powiedzmy, pół roku. Tak trenowałem i ten serwis znacząco poprawiłem i zacząłem zdobywać inicjatywę i zdobywać punkty i tak naprawdę dzięki temu też wygrywać wiele gier. Okej, okay, no Michał Sawecki dopytuje, czy jest jakiś zawodnik, który właśnie serwisem sprawiał ci szczególny kłopot? Właśnie serwis. No jest dwóch takich zawodników, mogę powiedzieć. W ostatnim czasie grałem w Portugalii na kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich, drużynowych kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. Grałem z zawodnikiem z Tajwanu, Lin Yunju, i według mnie ma najlepszy serwis na świecie. Najtrudniejszy, z którym kiedykolwiek się spotkałem. No tak, może nie, że najlepszy, ale najtrudniejszy, który kiedykolwiek odbierałem, i bardzo ciężko było mi sobie z nim poradzić. I drugim zawodnikiem to jest Timo Boll, który bardzo dobrze operuje swoim serwisem i taką największą jego zaletą, jego atutem jest to, że nie wiadomo, co zaserwuje w danym momencie, bo w ostatniej chwili zmienia rotację serwu, tak powiedzmy. Czy to będzie serwis boczną rotacją, czy popularny wkręt, czyli serwis boczną rotacją drugą stronę, można powiedzieć, to tego w ogóle nie widać i to jest naprawdę ciężko przewidzieć, jak można odebrać i co założyć do odbioru tego serwu. Także to jest takich dwóch zawodników,
którzy najwięcej mi sprawiali problemów z. Miałem największy problem z odbiorem serwu. No ale Piotr Ferenc dodaje, że najlepszy wkręt w Europie to właśnie Jakub Dyjas. Dziękuję. A Andrzej Krawczyk z kolei mówi, jaki magister? Kuba jest już przecież profesorem, także... No tak, no, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Nie no, domu. Mamy też pytanie o reprezentację Polski. Chciałbym, żebyśmy chwilę przy reprezentacji się zatrzymali, no bo Jurek Szczebak pyta, jakie realne powinny być cele reprezentacji na najbliższe lata. No mamy, wydaje mi się, że mamy fajny zespół, bardzo odmłodzony, bo to jest i z jednej strony Samuel Kulczycki, czyli najlepszy junior na świecie, i to jest Maciej Kubik, i to jest Kuba Dyjas, i to jest Marek Badowski, może być Patryk Chojnowski. No to jest drużyna taka naprawdę mocno perspektywiczna, która przynajmniej w Europie może mocno namieszać, ale to jest moje zdanie gdzieś tam człowieka z boku, który to wszystko obserwuje. A jakie jest twoje zdanie na temat naszej kadry? No ja bym szczerze mówiąc jeszcze dodał tutaj Patryka Zatówkę, który mam nadzieję, że wróci niedługo po kontuzji i wraca już tak naprawdę powoli, ale że wróci do gry, do kadry i będzie również kluczowym zawodnikiem tej kadry. Także myślę, że w takim najbliższym czasie faktycznie jesteśmy bardzo młodym zespołem. I tak naprawdę na tych arenach międzynarodowych to nie wydaje mi się, żeby ktoś miał, jakaś reprezentacja miała młodszy zespół od naszego. Według mnie, jeśli chodzi o poziom, no to jesteśmy na takim średnim poziomie, jeśli chodzi o poziom światowy, a jeśli chodzi o poziom taki europejski, średni, wyższy, o tak bym mógł powiedzieć. Mhm. Także jeszcze do tego najwyższego poziomu nam trochę brakuje. Myślę, że to jest ze względu na to, na nasze doświadczenie, na obycie się z tymi najważniejszymi imprezami i turniejami, na których tak naprawdę trzeba i wygrywać, i w tych najważniejszych momentach pokazywać najlepszy tenis stołowy, i myślę, że tego nam jeszcze brakuje, ale w ciągu powiedzmy 2, 3, 4 lat, jeżeli wszystko będzie szło w dobrą stronę, to mamy naprawdę duże szanse zdobywać medale na Mistrzostwach Europy, a nawet myślę, że walczyć o medale na Mistrzostwach Świata. I za to trzymamy kciuki, bo myślę, że no wiele dobrego ta reprezentacja może przynieść. No i to, co wspomniałeś, Patryk Zatówka oczywiście wraca po kontuzji, no ale też wpisuje się w tą grupę, o której mówiłeś. A skoro jesteśmy przy reprezentacji, to Marek Gudzelak pyta o twoje wrażenia z meczu Polska-Chorwacja w Jarosławiu. Chodzi o prawe organizacje kibiców, bo wiadomo, wynik nie mógł zadowalać. Tak, wynik nie mógł zadowalać. No niestety nie będę wspominał dobrze tego meczu. Przegrałem, pamiętam, z Tomisławem Pucarem wtedy. Ale Pucar grał wtedy u siebie, to wiesz. Tak. Ale tak, jeśli chodzi o organizację, o taką opiekę i przygotowanie do tego meczu, to myślę, że było to na dobrym poziomie i to mogę powiedzieć śmiało, że lepiej to, znaczy lepiej, o tak, wyglądało to bardzo podobnie, jak nie lepiej niż na meczach ligowych Bundesligi, także tego takiego najwyższego poziomu organizacyjnego, także myślę, że ta oprawa i kibice i to, jak było wszystko, cała otoczka wokół tego meczu, było naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. No ja powiem ci szczerze, że pierwszy raz widziałem na meczu tenisa stołowego gdzieś z 80% kibiców w biało-czerwonych szalikach. To było coś niesamowitego. Ta hala, mimo że może ona nie jest na 10-20 tysięcy, ale była szczelnie wypełniona i naprawdę było to fajne widowisko. Fajnie się do tego wraca wspomnieniami. Na pewno jesteśmy pewni, że w przypadku kolejnego meczu Jarosław stanie na tym samym, a może i wyższym poziomie i fajnie przyjmie reprezentację.
A my jesteśmy przy pytaniu Tomasza Piekarczyka. Kuba, oglądałem twoje mecze z Patrykiem Chojnowskim na ostatnich Mistrzostwach Polski w Gliwicach i w Białymstoku. Byliście niesamowici. Jak porównałbyś te dwa mecze? Czy Patryk jest dla ciebie niewygodnym przeciwnikiem? W Gliwicach i w Białymstoku. No, to były dwa różne mecze. Myślę, że w tym drugim meczu byłem bardziej przygotowany na to, co Patryk może zaprezentować, zagrać ze swojej strony. I myślę, że to troszeczkę też zadecydowało o tym, jaki był wynik końcowy. No, jest to. Wiadomo, nie ma co ukrywać. Jest to zawodnik, z którym mam dosyć duży problem na arenie tej ogólnopolskiej i nie jest zbyt wygodnym przeciwnikiem dla mnie, aczkolwiek dużo zależy od tego, w jaki sposób ja jestem przygotowany i jak gram w danym dniu, też mi się wydaje. Jeśli jestem dobrze przygotowany, jestem dobrze nastawiony i w dobrej dyspozycji, to myślę, że jestem sportowo lepszym zawodnikiem, o tak mogę powiedzieć, jeśli chodzi o poziom, ale jeżeli mam pewne problemy, jeśli nie mogę sobie z czymś poradzić, jeśli nie jestem dobrze przygotowany do meczu, to wtedy Patryk jest na tyle niewygodnym zawodnikiem, że wygrywa wtedy ze mną. Dlatego no. Zawsze jest to ciekawy mecz dla oka do obejrzenia. Myślę, że jest to dużo, nie ma za wiele takiej czystej gry. Bardziej to jest taka gra strategiczna i dużo rzeczy wynika z tego, jak dany zawodnik czuje się w danym dniu. I myślę, że to przeważnie decyduje o wyniku końcowym. No tak. A jak radzisz sobie z porażką? Jak radzę sobie z porażką? To zależy. To zależy od turnieju, od meczu ligowego, od sytuacji, w której jestem i na jakim turnieju się znajduję, z jakim zawodnikiem przegram, w której rundzie, na jakim szczeblu, tak powiedzmy. I zawsze można powiedzieć, że wcześniej miałem większy problem z akceptacją tej porażki. I dosyć długo zajmowało mi pozbieranie się i taką nastawienie się do następnego meczu i z taką gotowością i o totalnym zapomnieniu tego, co było wcześniej. Myślę, że teraz wykonuję to dużo lepiej i nie zajmuje mi to jakoś bardzo dużo czasu, chyba że jest to, mówię, mecz o jakąś bardzo dużą stawkę i wtedy wiadomo, no to poświęcam trochę więcej czasu na analizę i myślę bardziej troszeczkę o tym meczu, ale generalnie nie staram się za dużo myśleć i mieć negatywnych emocji. Wiadomo, że po każdym przegranym meczu jest się wściekłym, że chciałoby się coś zmienić. Myśli się o tym, ale myślę, że w większości przypadków zajmuje mi to, nie wiem, powiedzmy 3-4 godziny i po prostu zapominam później i staram się przygotować do następnego turnieju lub następnego meczu. A ile rakietek połamałeś w czasie swojej kariery? Oj, dużo. Dobre Naprawdę? pytanie. Dużo, dużo ze względu na to, że wcześniej byłem bardzo nerwowym zawodnikiem, kiedy byłem kadetem, juniorem, to zdarzało się to dosyć często. I te nerwy po przegranych meczach puszczały i niestety rakietki nie wytrzymywały, ale no z wiekiem, z doświadczeniem, tak naprawdę ostatnią rakietkę, którą połamałem, to było, nie wiem, może 5 lat temu, 4 lata temu, 6, coś takiego, coś w tym stylu. Teraz no już odpuściłem i te nerwy staram się wyładować trochę w inny sposób niż na rakiecie. Okej, Kuba, bo myślę, że no, mija 1,5 godziny naszego czatu i myślę, że pora zdradzić, no, że no, masz też drugą niespodziankę dla kibiców. Tak. Jest druga niespodzianka. Jest to druga koszulka. Tym razem niebieska.
tym razem niebieska. Jest również to koszulka z tego sezonu, z Bundesligi. I no tak pomyślałem, że może fajnie by było, gdyby do kogoś to trafiło. No dobrze, no to w takim razie Kuba pomyśli nad liczbą, a ja wtedy staropolskim zwyczajem polecę od dołu, jeśli chodzi o komentarze, które są pod tą transmisją. Także jeżeli jesteśmy gotowi, to możesz Kuba podać liczbę. No to będzie taka moja, można powiedzieć, szczęśliwa liczba, która w moim życiu się przewija dosyć często. Jest to liczba 27. No dobrze, no to liczymy 27. Krzysztof Piotrowski, to jest ostatni komentarz, więc żeby nie było, liczę od Krzysztofa Piotrowskiego. Mówiłeś 27, tak? Tak, tak. Okej, okay, no to Krzysztof Piotrowski to jest raz. Raz. Raz, dwa, Paweł Walczak, trzy, Renata Krawczyk, cztery, Natalia Bąk, pięć, Piotrek, sześć, Biały, siedem, Piotrowski, osiem, Ber, dziewięć, Godlewski, dziesięć, Falasz, jedenaście, Klonowski, dwanaście, Krawczyk, trzynaście, Zofia, czternaście, Piotrowski, piętnaście, Szczerbak, szesnaście, Godlewski, siedemnaście, Sawecki, osiemnaście, Ferenc, dziewiętnaście. Piotr Ferenc to jest numer 19. Trochę mi tutaj to zamula, ale spokojnie policzymy. Piotr Ferenc jest 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Numer 27 to jest, drodzy Państwo, Marcin Marczak. O, no proszę. Także Marcin Marczak otrzymuje oryginalną koszulkę Kuby Dejasa z poprzedniego sezonu. Jeśli masz ochotę, żeby Kuba złożył autograf, to napisz, proszę. A jeśli chcesz taką oryginalną, to w takim razie daj też znać. A my wracamy do naszego czatu. Widzisz, gratulujemy. Widzisz, ilu ludziom dzisiaj radość sprawiłeś? Takie pamiątki to my możemy przyjmować. Cieszę się bardzo, jest to miłe. Też się cieszymy i dziękujemy przy okazji. Natalia Bąk pyta, skoro przy kadrze jesteśmy, to może kilka słów na temat trenera Krzeszewskiego. Jak wygląda wasza współpraca? Czy wyobrażasz sobie kogoś innego na stanowisku trenera kadry? Jeśli chodzi o trenera Krzeszewskiego, no to nasza współpraca uważam, że wygląda bardzo dobrze, że mamy dobry kontakt i często rozmawiamy o tym, jak ta moja gra mogłaby, co muszę poprawić w swojej grze, aby wyglądała, abym mógł nawiązać jeszcze większą walkę, można powiedzieć, z tymi zawodnikami na światowym poziomie i ta nasza współpraca również z ośrodkiem tutaj z Ochsenhausen i z klubem z Ochsenhausen i w połączeniu z trenerem Tomaszem Krzeszewskim była również bardzo dobra, bo tak naprawdę i trenerzy z Ochsenhausen i trener Krzeszewski mieli kontakt ze sobą i też co jakiś czas rozmawiali, co mógłbym ulepszyć, nad czym mógłbym jeszcze popracować. I myślę, że to połączenie kadry, klubu i zawodnika było dosyć dobrym połączeniem. Czy wyobrażam sobie kogoś innego na stanowisku trenera kadry? No w tym momencie, tak jak mówię, no jeśli dla mnie, jeżeli coś mi pasuje, to wolałbym tego nie zmieniać i trener Krzeszewski jest, myślę, że w tym momencie odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. I cieszę się, że też udało mi się złapać z nim dobry kontakt i dzięki niemu też wiele rzeczy się nauczyłem i też wiele rzeczy od niego podpatrzyłem. I no tak jak mówię, no myślę, że nasza współpraca jest na dobrym poziomie i mam nadzieję, że to będzie tak wyglądało jak najdłużej. Okej, okay. Agnieszka Ber, czy pamiętasz swoją pierwszą nagrodę za swój pierwszy turniej w tenisie stołowym?
Pamiętam, pozdrawiam moją siostrę serdecznie, bo to moja siostra jest. Pozdrawiamy. Pierwszą nagrodę. To nie była nagroda, chyba to było za uczestnictwo. Byłem wtedy chyba najmłodszym zawodnikiem i dostałem taką tabliczkę, coś w rodzaju ala tabliczki, i w środku była piłka do tenisa stołowego w środku tej tabliczki. Także to był taki upominek, który gdzieś tam w domu u mnie stoi. Taka, można powiedzieć, można nazwać to nagrodą dla najmłodszego uczestnika w danym turnieju. Okej, Mikołaj Piotrowski, Kuba, czy trzymasz dietę? Czy trzymam dietę? Szczerze mówiąc, mam takie predyspozycje, że akurat tej diety nie muszę jakoś bardzo trzymać, aczkolwiek staram się jeść zdrowo, staram się zwracać uwagę na to, co jem. Ale tak jak mówiłem już wcześniej, jeżeli chodzi o jakieś słodycze, o coś, na co mam ochotę, to po prostu sobie tego nie odmawiam. Ale też nie idę w stronę, że jem to jakoś nałogowo, tak powiedzmy. Czy coś, na co mam ochotę, po prostu spożywam nałogowo, tak powiedzmy. Ale jakiejś takiej konkretnej diety to nie mam. Po prostu staram się uważać na to, co jem. Jem zdrowo i tyle. Czyli trzymasz wagę i zwracasz uwagę, żeby to było zdrowe jedzenie, czyli pewnie nieprzetworzone, albo jak najmniej przetworzone. Tak, Czyli tak. udaje ci się coś, co mi się nie udaje. Okej, następne pytanie. Gdybyś mógł polecić jedno ćwiczenie, które może wykonać każdy gracz tenisa stołowego, nawet amator, które pomoże lepiej zrozumieć grę i podniesie poziom, to jakie ćwiczenie by to było? Jakie ćwiczenie by to było? To jest dosyć proste ćwiczenie i tak naprawdę ja stosunkowo niedawno, bo chyba z 3-4 lata temu to zacząłem trochę stosować. Jest to ćwiczenie, które było, myślę, że stosowane w latach 70., może 80., jakoś tak. I w tej starszej generacji tenisa stołowego. I to trener Dubravko Skoris, z którym na co dzień tak naprawdę pracuję w Ochsenhausen, on mi to polecił. I to jest uderzenie po prostu, to jest forehand z trzech miejsc, ale nie top spinowy, tylko uderzenie. Uderzenie takie, można powiedzieć, nie półwolej, troszeczkę mocniejsze niż półwolej, ale taki forehand z trzech miejsc z stylem uderzenia, o tak powiedzmy. I to ćwiczenie naprawdę pozwala na zrozumienie, jaka powinna być pozycja do danego zagrania, co powinno tak naprawdę iść za czym, czyli na przykład nogi, kiedy powinny iść nogi, kiedy ręka, kiedy ciało. Też uderzenie i jakość uderzenia według mnie też ma znaczenie. Jeżeli jest to dobrze wykonane, to później w treningu topspinowym jest to dużo łatwiejsze do kontroli. Także mi się wydaje, że to takie ćwiczenie stosunkowo proste, wydaje się proste, ale jeżeli jest dobrze wykonane, to może naprawdę podnieść jakość w grze. Okej, to Piotrek Lautenbach jeszcze pyta o twoje ulubione ćwiczenie siłowe stosowane do budowania formy. Ulubione ćwiczenie siłowe. Takiego typowego, ulubionego ćwiczenia siłowego nie mam, ale zawsze przed meczami mogę zdradzić, że tak 2 dni przed meczami staram się robić taką aktywację mięśni z dosyć niedużym ciężarem. Z dosyć niedużym ciężarem i są to ćwiczenia na dolne partie ciała, czyli na nogi, łydki, mięsień dwugłowy. Także no, bardziej zwracam na to uwagę, bo po prostu tak czuję, że kiedy 2 dni przed meczem, kiedy to wykonam, to w dniu meczu czuję się na tyle dobrze, na tyle moje ciało jest dobrze przygotowane, że nie muszę o tym myśleć, że jestem jakoś źle przygotowany fizycznie. Dlatego mogę to polecić. Nie jest to jakoś, to są powiedzmy 3-4 ćwiczenia wykonane w 3 serie po 6 powtórzeń z niedużym obciążeniem,
ale to jest taka aktywacja mięśni, że przed meczem zawsze mi to pomaga. Okej, Paweł Walczak. Mistrzostwa Europy w Warszawie we wrześniu. Wbrew pozorom mogą być najważniejszą imprezą w tym roku na świecie. W tenisie stołowym jest duża szansa, że się odbędą. Czy będziesz się specjalnie przygotowywał do tego turnieju? Mistrzostwa Europy we wrześniu. No, tak naprawdę ciężko mi odpowiedzieć teraz na to pytanie, bo zobaczymy, jaka sytuacja, jak to wszystko będzie wyglądało z obecną epidemią, która jest, z pandemią, tak naprawdę, która jest na świecie, i kiedy tak naprawdę wrócimy do normalnych treningów. No, na pewno, jeżeli będzie to okres, powiedzmy, miesiąca przed, no to na pewno będę się przygotowywał do tego turnieju najlepiej, jak tylko potrafię. Ale jeżeli to będzie, no nie wiem, no zobaczymy, kiedy tak naprawdę to się skończy. Ciężko powiedzieć. Jeżeli będziemy mieli możliwość wcześniejszego treningu, powiedzmy już w czerwcu, to myślę, że będę się przygotowywał jak do każdego turnieju. Ale jeżeli to będzie, powiedzmy, miesiąc przed, no to postaram się przygotowywać troszeczkę bardziej pod ten turniej, o tak. No, chciałem też sam o to dopytać, no bo będziesz teraz najbliższy czas spędzisz w Niemczech i wiemy z jednej strony, że piłkarze Bundesligi już powoli wracają albo nie, już wrócili do treningów w grupach. Co prawda przebierają się tam osobno w szatniach, te grupy są bardzo małe, ale zaczęli treningi. I w momencie, kiedy ty ten najbliższy czas spędzisz w Niemczech, ty masz jakieś przecieki, czy rozmawiacie o tym ze sobą, że w jakichś tam grupach albo sami będziecie mogli pójść potrenować do hali? Z tego, co słyszałem, to na początku maja, bodajże 4 maja, ma być możliwość trenowania w grupach może czteroosobowych, czy czteroosobowych, o tak powiedzmy. Czyli hala będzie jedynie dostępna dla 4 osób, i to ma być na początku maja. Taką informację słyszałem tutaj od władz klubu, także nie wiem, czy to będzie zrealizowane, ale to jest taka jedyna informacja, którą ostatnio dostałem, i na razie z tego, co wiem, to mam czekać, uzbroić się w cierpliwość do końca kwietnia, i na początku maja dostanę informację, czy te treningi będą wznowione, i dla jakich zawodników, czy po prostu będzie trzeba trochę dłużej poczekać. No ale zakładając, że zaczniecie treningi powiedzmy maj, czerwiec, to jest szansa, że do września, o ile te Mistrzostwa Europy nie zostaną przełożone, jesteś w stanie przygotować taką optymalną formę. Myślę, że jeżeli zaczęłyby się najpóźniej w czerwcu, treningi najpóźniej na początku czerwca, to myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że wtedy jestem w stanie przygotować się odpowiednio do Mistrzostw Europy. Jeżeli treningi miałyby się zacząć w lipcu, lipiec, sierpień, wrzesień, pod koniec lipca, no to mogłoby to być troszeczkę mało czasu. No to wtedy trzeba byłoby się przygotować już, tak jak mówię, specjalnie pod dany turniej. Ale jeżeli przygotować się do konkretnego sezonu, no to potrzebne jest tak 1,5 miesiąca, powiedzmy, do całego. No, z kolei w Polsce Ministerstwo Sportu ogłosiło, że mają przygotować taki plan, żeby wszystkich sportowców, oczywiście no, tych najlepszych sportowców, zacząć grupować w ośrodkach, w Cetniewie, w Spale itd., itd. Czy ty coś wiesz więcej na ten temat? Nie, szczerze mówiąc, coś chyba tylko czytałem na ten temat w wiadomościach, ale nie dostałem żadnej informacji ani z ministerstwa, ani od trenera, że takie plany będą w najbliższym czasie, i będzie trzeba, przynajmniej dla tenisistów stołowych, żeby przyjechali do Polski i trenowali w tych ośrodkach. Na razie takiej informacji nie wiem, nie mam, nie wiem, czy to się zmieni, czy nie, ale. No, tak jak mówię, na razie nic mi o tym nie wiadomo. Ja też w tym momencie zaznaczę, że Kuba jest wśród takiego elitarnego grona Team 100.
To są zawodnicy młodzi, perspektywiczni, którzy mają szansę na największe sukcesy na arenach międzynarodowych. Sam już uczestniczyłeś w igrzyskach chociażby w Rio. Jak to jest być w takim gronie elitarnym w Polsce? No bo opowiedz w ogóle o tym programie, jakie są tego korzyści, jakie są twoje obowiązki i co ty musisz robić. No, jest to na pewno bardzo duże wyróżnienie, że mogę być objęty takim programem. Team 100 to jest program ministerstwa, który obejmuje zawodników, sportowców z różnych dyscyplin, które startują na Igrzyskach Olimpijskich. I to są zawodnicy, którzy chyba zdobyli medale Mistrzostw Europy bądź Mistrzostw Polski, nie pamiętam już dokładnie, ale którzy mieli jakieś udziały na arenach międzynarodowych na pewno i mieli jakieś tam większe sukcesy. Także no, to jest to na pewno duże wyróżnienie. Korzyści, które są z tego programu, no to na pewno to są korzyści finansowe przeznaczone na pomoc w takim codziennym treningu i organizacji planu treningowego, przygotowania do treningu, co jest tak naprawdę dla każdego sportowca potrzebne, czyli powiedzmy odżywki, fizjoterapia, rehabilitacje różnego rodzaju, leczenia, badania, sprzęt, który jest potrzebny do treningu lub do analizy meczów. Także jest to na pewno bardzo duże ułatwienie dla wielu sportowców, którzy, szczególnie w dyscyplinach, którzy nie mają za wielu sponsorów i nie pozyskują jakichś ogromnych środków finansowych, a te rzeczy są potrzebne im do takiego codziennego treningu i do rywalizacji na tym najwyższym światowym poziomie. Także myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa, jest to ciekawy program i wielu młodym sportowcom na pewno bardzo pomógł. No i z tej okazji Tomasz Godlewski życzy ci, abyś połamał rakietkę po wygranym finałowym meczu Mistrzostw Świata. Dziękuję. Dziękuję za życzenia. Myślę, że po wygranym finałowym pojedynku Mistrzostw Świata rakietki bym raczej nie połamał, ale no kto wie. Z kolei Krzysztof Piotrowski, prezes Energii Manekina Toruń. No takie trudniejsze pytanie, no ale już się przyzwyczailiśmy. Kończysz kilkuletni pobyt w ośrodku treningowym w Niemczech. Czy twoim zdaniem taki ośrodek można stworzyć na przykład w Gdańsku czy w Toruniu? Jeśli tak, to od czego twoim zdaniem trzeba by było zacząć? Pozdrawiam prezesa Piotrowskiego. Tak mogę też powiedzieć, że na pewno i to też trochę jego zasługa, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem, bo Toruń to był takim moim pierwszym klubem profesjonalnym w Polsce, do którego przyszedłem, dzięki któremu tak naprawdę poznałem ten poziom sportowy, to wszystko, jak to funkcjonuje na tej arenie ogólnopolskiej. Także na pewno to też była taka no, ważne wydarzenie, ważny klub w mojej karierze i w dobrym momencie myślę, że też dołączyłem do tego klubu. Także to też na pewno ogromne podziękowania do prezesa Piotrowskiego. Jeśli chodzi o ośrodek treningowy, myślę, że tak, że jest taka możliwość, bo warunki na pewno mamy do tego, żeby stworzyć taki ośrodek w Gdańsku bądź w Toruniu, ale myślę, że w wielu innych miejscach w Polsce. Myślę, że w Gdańsku na ten moment mamy halę, która jest na takim, można powiedzieć, europejskim poziomie, dzięki której można trenować, gdzie jest wszystko, co jest potrzebne dla tenisisty stołowego. Także mi się wydaje, że jeśli chodzi o taką sprawy takie organizacyjne jak hala, podłoga, piłki, cała otoczka wokół tego, także myślę, że to jest. Jeśli chodzi o sparring partnerów, to myślę, że podobnie jak tutaj w Niemczech mamy bardzo dużo, naprawdę około 20 sparring partnerów, 20 osób jest w Ochsenhausen, którzy trenują,
ale na co dzień tak naprawdę jest 8-10 osób, ponieważ no wiadomo, wszyscy mają, grają w różnych ligach, wszyscy mają różne turnieje, różne obowiązki, także to bardzo rzadko się zdarza, że tych 20 zawodników, którzy są powiedzmy zapisani na liście zawodników trenujących w Ochsenhausen, są w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Także myślę, że nie potrzebujemy naprawdę jakiejś nie wiadomo jakiej liczby zawodników. Myślę, że wystarczy 6-8 zawodników do sparring partnerów i zawodników na odpowiednim poziomie do tego, żeby stworzyć taki ośrodek i tak jak mówię, te sprawy organizacyjne to tak naprawdę mamy tylko odpowiednio to poukładać, odpowiednie osoby na odpowiednich stanowiskach, jeżeli będą funkcjonowały, to myślę, że jest na to szansa. Okej, okay, czyli reasumując, musimy mieć fajne miejsce, czyli halę, musimy mieć do tego fajne podłoże, najlepiej jak to jest TerraFlex, do tego sparring partnerzy albo po prostu grupa treningowa, no i trenerzy. Tak, dokładnie, to są najważniejsze aspekty, tak naprawdę, no wiadomo, wszystkie sprawy organizacyjne, jeszcze warto mieć jedną osobę, która wszystkie sprawy organizacyjne dopina na ostatni guzik i dzięki którym zawodnicy i trenerzy dzięki takiej osobie nie muszą się martwić o jakieś takie szczegóły, które są typowo organizacyjne, o tak. Czyli po prostu menedżer. Okej, tu mamy fajne pytanie od Jurka Szczepaka. Simon Gauzi, Hugo Calderano, Jakub Dejas to zawodnicy o wyrazistych, charakterystycznych stylach. Kto z tej trójki jest najbardziej kreatywny i nieszablonowy? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie, no. Każdy z nas tak naprawdę ma coś takiego nietypowego i co drugi zawodnik chciałby przejąć od danego, czyli tak naprawdę ja albo od Simona, albo od Hugo wiele rzeczy mógłbym pozyskać, ale myślę, że też oni ode mnie też chcieliby pewnych zagrań, pewnych umiejętności i myślę, że to nie jest, to jest coś, co jest takiego, nawet nie mogę powiedzieć, że wyuczonego, ale po prostu to się czuje i ma się to w sobie i to się wykorzystuje i to jest bardzo ciężkie do nauczenia, do pozyskania od drugiej osoby i myślę, że każdy z nas ma takie specjalne cechy, specjalne zagrania, które zawsze można powiedzieć, że zaskakują. My, mimo że my gramy, trenujemy ze sobą wiele razy i tak przeważnie, jeżeli dany zawodnik zagra to uderzenie specjalne, powiedzmy, to i tak zawsze ktoś jest zaskoczony. Także no, myślę, że tu nie ma tak, że ktoś jest wyraźnie dużo lepszy od drugiej osoby, tylko te umiejętności, które posiada, dobrze wykorzystuje, o tak. Okej, okay. Mariusz Dudziński, korzystasz z ułożonej diety, czy talent kulinarny Marty jest kluczem do sukcesu? No to po części odpowiedziałem na to pytanie, że takiej z typowej takiej diety nie korzystam, ale wiadomo, że jak Marta coś przygotuje bardzo dobrego, to zawsze z chęcią zjem i tak naprawdę no generalnie, tak jak mówiłem, no staram się jeść zdrowo, ale jeść też na to, na co mam ochotę, także no tyle. Okej, okay. Też Kuba, prosiłbym Cię, mija za chwilę druga godzina naszego czatu, jest jeszcze trochę pytań, także takie skondensowane, taką esencję, jakbym mógł Cię prosić w odpowiedzi. I mamy pytanie kolejne. Michał Sawecki, czy miałeś kiedyś styczność z zawodnikiem, który na przykład dogadywał Ci, żeby Cię rozproszyć? Jakiś trash talk. Miałem takie sytuacje i w Bundeslidze i na arenie międzynarodowej. No są zawodnicy, którzy po prostu robią coś specjalnie i specjalnie przeszkadzają, czy starają się mówić i rozproszyć koncentrację zawodnika. No, ciężko mi powiedzieć, na pewno no i Dima Owczarow, myślę, i Shibajew, i
Kto jeszcze? No jest jeszcze, nie mogę sobie wszystkich przypomnieć teraz zawodników, ale tak zawsze, kiedy gram z Dimą Owczarowym bądź z Shibajewem, to zawsze staram się zwrócić na to uwagę i już przed meczem być przygotowany na to, że może jakieś takie sytuacje mogą być. Może to nie jest taki typowy, jak to się mówi, trash talk, czyli w stosunku do zawodnika, ale takie odwrócenie uwagi rozmową z, nie wiem, czy z sędziami, czy z, właśnie, nie wiem, czy z trenerem. I to często odwraca uwagę tak naprawdę. Okej, to teraz trochę łatwiejsze, ale myślę też, że pytanie, że odpowiedź na to pytanie jest też oczywista. Marek Guzelak pyta, z jakim polskim tenisistą najbardziej się przyjaźnisz? Z jakim polskim tenisistą najbardziej się przyjaźnię? No, myślę, no tak, no, mam dwóch tak naprawdę, mogę powiedzieć, bo tak naprawdę i Daniel Górak, i Marek Badowski to są moi przyjaciele i z nimi mam najbliższy kontakt i Patryk Zatówka jest, który też również jest moim bardzo dobrym przyjacielem. Także no to jest takie trzy osoby, z którymi mam najlepszy kontakt, jeśli chodzi o tenis stołowy i ciężko mi wybrać tak jakby między nimi jednego, tak powiedzmy, nie? Stanisław Barganowski pyta o to, czy masz możliwość trenowania teraz w mieszkaniu, na przykład z robotem. Niestety nie mam możliwości trenowania z robotem, jedynie co to mogę z żoną potrenować trochę na stole kuchennym, na blacie kuchennym, bądź na stole, na którym się je. Okej. Mamy tutaj kolejne pytania. Ja też filtruję te pytania, które już były. Nie chcę, żeby jeszcze raz je zadawać. Marek Wadowski napisał tutaj, nie wiem za bardzo o co chodzi. Czy w swojej karierze większy postęp zrobiłeś dzięki ośrodkowi Wostenhausen i trenerom, którzy tam są? Aha, już wiem. Okej, to teraz ci prawidłowo zadam to pytanie. Czy w swojej karierze większy postęp zrobiłeś dzięki ośrodkowi Wostenhausen i trenerom, którzy tam są, czy dzięki kadrze i trenerowi reprezentacji? Nie przyjmuję odpowiedzi 50 na 50. Nie przyjmujesz odpowiedzi. A 51 na 49? Nie, no tak. No szczerze mówiąc, i tak naprawdę nauczyłem się mnóstwo rzeczy, będąc tutaj w ośrodku i miałem, myślę, że troszeczkę większą wiedzę posiągnąłem tutaj, ze względu na to, że jest ta większa liczba trenerów i od każdego mogłem coś tak naprawdę dobrego starać się przejąć. I normalnie bym odpowiedział 50 na 50, ale tak naprawdę no, myślę, że w Ochsenhausen, ze względu na to, że jest ten większy sztab szkoleniowy i więcej trenerów, głównie trzech trenerów, z którymi współpracowałem na co dzień. Dubravko Skoric, Dima Mazunow i właśnie Chińczyk Fu Yong. To jest tych trzech trenerów, z którymi złapałem bardzo dobry kontakt i od których wiele rzeczy się nauczyłem. To mogę powiedzieć, że od nich było 60%, a 40% od trenera Krzeszewskiego, który tak naprawdę też, no, można powiedzieć, że miał z nimi kontakt, to tak naprawdę jest również, on mógłby równie dobrze być w tej grupie trenerów, także, ale no niech będzie, nie przyjmuję odpowiedzi 50 na 50, no to dam 60 do 40, o tak. No a tutaj też ma na pewno znaczenie czas, który spędziłeś w ośrodku, a który spędza się w kadrze, to nie jest tak jak kiedyś, że te akcje szkoleniowe trwają długo, tylko teraz sam wspominałeś na początku, że ten kalendarz jest strasznie napięty i tak naprawdę nie ma czasu na zgrupowania kadry. No bo no tak, jeżeli powiemy uczciwie, no to te zgrupowania kadry trwają krótko, intensywnie i to wszystko i tak ma miejsce, podnoszenie umiejętności w klubie. No, te czasy się trochę zmieniły, ale mamy nadzieję, że Marek jest usatysfakcjonowany. Dlaczego wybrałeś akurat ten sprzęt, którym grasz? Czy mógłbyś porównać deskę sygnowaną swoim imieniem do desek innych producentów o podobnej budowie? Dlaczego wybrałem ten sprzęt, którym gram?
wcześniej testowałem inne deski Donika i generalnie było tak, że żadna deska mi za bardzo nie pasowała. Za bardzo mi nie pasowała ze względu na to, tak jak mówiłem, że miała w środku ten karbon, który za bardzo nie pasuje mi do mojego stylu gry. I szukałem takiej deski, która nie będzie miała w środku tego karbonu. I znalazłem w sumie deskę, kiedyś właśnie pamiętam, chyba trener Skoricz miał deskę Stiga Clipper się ta deska nazywa i ona właśnie bardzo mi podpasowała i starałem się szukać coś podobnego. I tak naprawdę wcześniej, jeszcze zanim ta moja deska wyszła, to grałem tą deską Stigi i miałem po prostu tak jakby no tylko rączkę zamienioną. Nie miałem rączki Stigi. No miałem tylko po prostu rączkę, tak. Kiedy jeszcze nie byłem, nie miałem kontraktu z tą firmą. No dobrze, a możesz zdradzić, do kiedy ta umowa cię obowiązuje z Donikiem? Do 2022 roku teraz, ponieważ przedłużyłem kontrakt o 2 lata. Okej. Okay. Paweł Maniak, czy przez kilka lat grania w Bundeslidze miałeś jakieś spięcia z innymi zawodnikami? Z kim nie mogłeś się dogadać, a z kim złapałeś najlepszy kontakt? Z kim nie? To chodzi o Bundesligę, czy chodzi o... Tak, chodzi o Bundesligę. Bundesliga, z kim miałem najlepszy kontakt, a z kim nie mogłem się dogadać? Szczerze mówiąc, to tak naprawdę nie miałem nigdy z żadnym zawodnikiem konfliktu w Bundeslidze. Nigdy nie miałem żadnej takiej sytuacji, z którym miałbym jakiś konflikt. Kiedy miałby powstać jakiś konflikt, myślę, że zawsze, kiedy jest jakiś pojedynek meczowy, kiedy gra się w lidze, to zawsze, często są takie sytuacje, gdzie dwóch zawodników się nie zgadza, ale ciężko tu mówić o jakimś konflikcie. Bardziej to jest sytuacja meczowa, ale po meczu wszyscy, tak naprawdę zawodnicy się rozumieją, dlaczego taka sytuacja miała miejsce i później wszystko jest ok. Także nie miałem nigdy takiego znaczącego konfliktu z danym zawodnikiem, a jeśli chodzi o tych bliższych zawodników, no to tak naprawdę z mojego klubu, bo z nimi najwięcej czasu spędzałem i pamiętam i we wcześniejszym czasie też, kiedy grał João Geraldo z Portugalii czy Liam Pitchford z Anglii, to z nimi miałem taki dosyć dobry kontakt i no i myślę, że tych dwóch zawodników mógłbym też wymienić w tych wcześniejszych latach, nie pomijając oczywiście Gauziego i Calderano w obecnym czasie, nie? Dobrze, Kuba. Ostatnie 3 pytania. Trudne pytanie. Mateusz Perzanowski. Czy w przeszłości zdarzyło ci się grać w turnieju lub lidze, będąc po imprezie? Czy w przeszłości zdarzyło ci się grać w turnieju lub lidze, będąc po imprezie? Szczerze mówiąc, nie. Nie, nigdy, jeśli był tylko turniej... szczerze. No szczerze, tylko szczerze odpowiadam. Nie, jeśli turniej lub liga, to nigdy nie było czasu na imprezy. Jeśli chodzi o jakiś tam okres, w którym było roztrenowanie i okres wakacji, no to wtedy był czas na to, żeby trochę poimprezować, trochę się zrelaksować, ale przed turniejem lub przed ligą to nie. Jest czas na granie, jest czas na imprezowanie. To jest profesjonalista, także nie zdarzyło się to. Czy zamierzasz wprowadzić do swojego arsenału uderzeń oburęczny backhand Hugo? Odpowiem tak, że wystarczy, że mam oburęczny backhand w tenisie ziemnym, także w tenisie stołowym już tego nie potrzebuję. Okej, okay. Podchwytliwe teraz, musisz się skoncentrować, bo to jest takie już też tradycyjne pytanie od Mateusza Derengowskiego. Wolałbyś walczyć z kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki? Walczyć z kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki? Myślę, że walczyć z kaczką wielkości konia. Okej. Okay. Ze względu na to, że mam dobry w miarę refleks, to myślę, żebym to sobie jakoś poradził.
Okej, fajne pytanie na koniec, myślę ostatnie, zresztą od twojej siostry. Czy masz w planach stworzyć swój własny ośrodek, czy wolałbyś objąć patronat nad jednym z ośrodków już istniejących? Fajne pytanie. Ciekawe. No, szczerze mówiąc, jeszcze nie myślałem o. Nie miałem w planach stworzeniu ośrodka lub przejęcia jakiegoś ośrodka, który istnieje. Bardziej myślałem o tym, widziałbym siebie w roli takiego, tak jak mówiłem, już menadżera. Ponieważ lubię sprawy organizacyjne, to myślę, że rola na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że rola takiego menadżera, który mógłby poprowadzić ośrodkiem bardziej o w ten sposób niż stricte trenera czy właściciela ośrodka, o tak można powiedzieć. Bardziej pod kątem takim menedżerskim, organizacyjnym myślę, że w tym mógłbym się całkiem nieźle sprawdzić, ponieważ z jednej strony lubię to, a z drugiej strony nabrałem troszeczkę też doświadczenia i poprzez to, że miałem dobry kontakt i sporo czasu spędzałem z Danielem Cwiklem, z którym tak naprawdę i grałem razem w lidze i on był też menadżerem w tym czasie ośrodka i wiele rzeczy podpatrzyłem, wiele rzeczy się nauczyłem też od niego, także myślę, że w tym kierunku mógłbym się sprawdzić. O tak, to jest na dzień dzisiejszy. Co będzie za jakiś czas, to nie wiadomo. Wiadomo, że jeszcze mam zamiar pograć w tenisa stołowego jeszcze parę ładnych lat, także czy coś mi się zmieni, no to się okaże. Czyli na tej chwili albo menadżer, albo dyrektor sportowy jakiegoś ośrodka własnego lub też innego. A Dokładnie. czy twoje studia są z tym jakoś powiązane, z zarządzaniem, czy to zupełnie inna działka? Nie, to na razie to nie. Nie, to jest szkoła sportowa, czyli jestem na AWF-ie, można powiedzieć, jeśli skończę licencjat, no to wtedy może będę bardziej myślał o kierunku tym menedżerskim, ale na ten moment to skupiam się na licencjacie, później tak jak w wcześniejszym pytaniu było, jeśli chodzi o sprawy z magisterką związane, no to wtedy bardziej może kierunek menedżerski. No ale już jesteś profesorem. Ale już tak, już jestem profesorem. Miło mi słyszeć, że taki tytuł otrzymałem, także. Mam, Kuba, piękną puentę na ten czat, bo ponad 2 godziny Ło. zleciało, ale zleciało bardzo szybko. Mam piękną puentę od pani Renaty Krawczyk. Super czat, dbaj o żonkę. I myślę, że Super puenta. Tym możemy zakończyć. Ja ci ze swojej Dziękuję ci. strony bardzo dziękuję. Dbajcie o siebie, uważajcie na siebie. No i koniecznie daj znać, w jakich barwach zobaczymy cię w przyszłym sezonie. Gorąco na to czekamy. A ja już teraz mogę zdradzić, że w piątek o godzinie 21:00 gościem naszego live chata będzie Samuel O. Kulczycki, najlepszy junior na świecie i zawodnik niemieckiego Ostenhausen. Także piątek, godzina 21:00, Samuel Kulczycki. A dzisiaj moim i Państwa gościem był Jakub Dyjas. Serdecznie Ci dziękuję. Dużo zdrowia. Do zobaczenia w halach Lotto Superligi i do następnego razu. Dziękuję bardzo również i również wszystkim życzę zdrowia i tobie również, Łukasz. Dobrego wieczoru, trzymaj się, do zobaczenia. Do zobaczenia.